Uprzejmie proszę o zajmowanie miejsc. Dobra. Maciek Woźniak. Ewa. Jarek. Później Jerzy Ziemba. Z 11 jakie proporcje by były? 6 z PiS-u, 2 z Platformy i reszta po jednym, czy jak? 6 z PiS-u, 2 z Platformy i po jednym. I po jednym to wtedy, ale poczekaj, to będzie Kukiz, Nowoczesna, PSL, to jest 10 będzie. Nie, no dobrze, 8 i 3, dobra. To 11, no żeby nie było, bo wy jesteście, da, oczywiście, że dwie, no. Ja bym chciał tą mniejszą, ale to wiadomo, że będziecie. Kto od was będzie? Dziękuję. Kto od was będzie? No tak, a od ciebie ty wejdziesz? Ciebie i kogo jeszcze? Będą ci bardziej, którzy się zajmują sprawami środowiska, że nie kończy się tylko. To przynieś mi listę. Czytelną. Ale to kto jeszcze? Ja wiem, ale... Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajmowanie miejsc i zamknięcie drzwi. Bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o ciszę. Pani Ewa. Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę i zamknięcie drzwi. Dziękuję bardzo. Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Witam gości przybyłych, witam posłów i przedstawicieli ministerstwa. Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia został Państwu doręczony i obejmuje rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Jest to druk 1424. Czy są uwagi do przedstawionego porządku dziennego? Uwag nie słyszę. Uważam porządek za przyjęty. Przed przystąpieniem do realizacji porządku dziennego mam pytanie. Czy na sali znajdują się osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową? Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie się i poinformowanie, jaką firmę reprezentują. Nie widzę.
Szanowni Państwo, powtórzę prośbę o ciszę. Osoby, które chcą rozmawiać, chcą się przywitać, bo się dawno nie widziały, zapraszam na korytarz. A tutaj naprawdę musi być idealna cisza. Ustawa jest bardzo ważna. A dalej Państwo rozmawiają. Mimo wszystko posłowie też proszę ich o ciszę. Panie pośle Duda. Panie pośle. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji porządku dziennego. Marszałek Sejmu skierował w dniu 6 kwietnia bieżącego roku rządowy projekt ustawy z druku 1424 do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia. Przystępujemy do części ogólnej. O zabranie głosu bardzo proszę pana ministra Jana Szyszka. Dobrze. Panie Przewodniczący, Panowie Przewodniczący. Ja jeszcze raz przerwę Panu Ministrowi. Szanowni Państwo, to nie jest największa komisja, jaka tu była w tej sali, ale jest najbardziej niezdyscyplinowana. Bardzo proszę, aby Pan Minister mógł się wypowiedzieć. Ta sala ma złą akustykę, a chcielibyśmy każde słowo od Pana Ministra usłyszeć. Proszę o ciszę. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Panowie Przewodniczący, Wysokie Prezydium. Panie i Panowie Posłowie, Szanowni Państwo. Tak jak Pan Przewodniczący powiedział, spotykamy się z tego powodu, że mamy druk 1424, a mianowicie nowelizacji ustawy Prawo o genetycznie modyfikowanych organizmach. Ale powodem tego, że taka zmiana jest procedowana, jest wyrok Trybunału z dnia 2 października 2014 roku, które nakłada obowiązek na Polskę wykonania albo stworzenie takiego rejestru lokalizacji upraw GMO. I to jest wyrok sądowy, który musimy spełnić, a teraz może parę słów również i historii. Szanowni Państwo, z genetycznie modyfikowanymi organizmami jestem związany od 1997 roku, kiedy byłem ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. I wtedy robiliśmy założenia do obowiązującego prawa, a mianowicie prawo o genetycznie modyfikowanych organizmach z roku 2001. To prawo doczekało się szeregu modyfikacji i nowelizacji, o czym za chwileczkę powiem. Ale generalnie to prawo zakładało całkowicie brak genetycznie modyfikowanych organizmów zarówno w żywności, jak i w paszach, jak również związanych z uwolnianiem, zarówno zamierzonym, jak oczywiście również niezamierzonym. A więc Polska całkowicie wolna od GMO. Za ewentualnie uwolnienie organizmów genetycznie modyfikowanych, również roślin genetycznie modyfikowanych, maksymalna kara była do 12 lat więzienia. Szanowni Państwo, ale weszliśmy w struktury Unii Europejskiej, i wtedy mieliśmy się adoptować do prawa Unii Europejskiej, gdzie w Unii Europejskiej, czyli w starej piętnastce, była możliwość również i upraw genetycznie modyfikowanych. W roku 2003 Komisja Europejska wydała zalecenia odnośnie koegzystencji upraw genetycznie modyfikowanych i niemodyfikowanych, w jaki sposób dobre praktyki mają to konsumować. I wtedy żeśmy stworzyli nowelizację prawa o genetycznie modyfikowanych organizmów, gdzie napisaliśmy, że Polska jest wolna od genetycznie modyfikowanych organizmów, ale aby spełnić postulaty również Komisji Europejskiej i zalecenia, które się wtedy ukazały, żeśmy tego rodzaju zapis stworzyli. Polska wolna od genetycznie modyfikowanych organizmów, ale ponieważ musimy spełnić wymogi Unii Europejskiej, to
aby wprowadzić genetycznie modyfikowane organizmy rośliny dozwolone w Unii Europejskiej, trzeba najpierw przebadać, czy nie ma negatywnego wpływu na organizmy pożyteczne, a więc drapieżne i pasożyty, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków Natury 2000. O ile byście Państwo wzięli i przejrzeli się tym sprawom, to mamy co najmniej kilkadziesiąt tysięcy lat badań, dlatego że chociażby w stosunku do samych gatunków naturowych, to jest ich ponad 1000. I drugie założenie, że o ile by ktoś chciał wprowadzić, albo o ile chce wprowadzić, to musi uzyskać zgodę sąsiadów w promieniu 3 kilometrów. Doszło do poważnego sporu z Komisją Europejską i w związku z tym to prawo, które było gotowe, nie weszło, dlatego że czekaliśmy na rozstrzygnięcie sporu. W roku 2007 niestety straciliśmy władzę, ale wyrok sądu zapadł w roku 2010. A mianowicie w roku 2010 po wielu perturbacjach stwierdzono tak, Polska może być wolna od GMO, a o ile by ktoś chciał wprowadzić genetycznie modyfikowaną roślinę, musi udowodnić, że nie ma negatywnego wpływu to na organizmy pasożytnicze i drapieżne, jak również na organizmy wymienione w Naturze 2000 i prawem chronione w Polsce, że na żaden z tych organizmów nie ma negatywnego wpływu. Szanowni Państwo, taki był wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. O ile ktoś się jakby orientuje w tych całych sprawach, wie, że jest teoretycznie, można teoretycznie wprowadzić, ale to jest po prostu niemożliwe. Ale szanowni Państwo, tracimy władzę. No oczywiście następna koalicja przystępuje do nowelizacji prawa. Nie korzysta z tego prawa, które zostało stworzone przez Prawo i Sprawiedliwość i oferuje swój projekt. I ten projekt trafia w roku 2010 pod obrady również wysokich komisji. Ten projekt zakładał całkowitą liberalizację i możliwość prowadzenia genetycznie modyfikowanych organizmów, zarówno, można zajrzeć to, bo druk ten jest, zarówno w obrocie, jak również w uwalnianiu. Zostaje powołana podkomisja, jestem szefem tej podkomisji i finał jest taki, że przebudowujemy tą ustawę w ten sposób, że powracamy do ustawy matki, czyli jest całkowity zakaz stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych zarówno do produkcji pasz, jak i żywności, jak również w zakresie uwalniania, z wyjątkiem oczywiście badań. Szanowni Państwo, przykro mi z tego powodu, że koalicja rządowa nie skorzystała z tego wygranego wyroku. Wtedy, kiedy zostało przebudowane to prawo na podkomisji, to prawo już nie trafiło pod obrady Sejmu i ten proces braku tego prawa i nowelizacji teoretycznie trwał do końca kadencji. Ale nie, dlatego że w tym czasie powstawały inne prawa i między innymi w roku 2012 powstała nowelizacja ustawy albo ustawa o nasiennictwie i ta ustawa o nasiennictwie dopuszcza do obrotu wszystkie wymienione w rejestrze, proszę bardzo, ja proszę o rozdanie, w rejestrze Unii Europejskiej organizmy genetycznie zmodyfikowane, a więc nasiona tych roślin. Tam jest kukurydza, bawełna, soja, rzepak, jak również wtedy były jeszcze ziemniaki amflora. Możecie Państwo zobaczyć, co tu jest zapisane. I w tym rejestrze są gatunki, które można wysiewać i wyraźnie gatunki exception of cultivation. Niektórych nie wolno wysiewać. Ale dopuściliśmy do obrotu. A jak dopuściliśmy do obrotu, to znaczy, że dopuściliśmy również do produkcji pasz i żywności. Czyli od tego momentu Państwo macie dopuszczone te nasiona do produkcji pasz i żywności.
I tu, jak Państwo ten rybyka zobaczycie, są te, które dopuszcza się do siewu i jest wyłączone z siewu. Ale obojętnie, co się stanie, gdy Państwo byście wysieli te nasiona, to nie grozi Wam kara za uwolnienie do 12 lat więzienia, tylko kara mandatu i zaorania uprawy, o ile zostanie to dowiedzione. Szanowni Państwo, później dochodzi do następnej nowelizacji prawa o genetycznie modyfikowanych organizmach, a mianowicie prawa, które mówi, że w tej ustawie matce, że obrót nie jest uwalnianiem, czyli dopuszczono do obrotu wszystkie nasiona, a obrót nie jest uwalnianiem. Teraz jak wygląda sytuacja rzeczywiście w Polsce odnośnie genetycznie modyfikowanych organizmów dozwolonych do uprawy? Rząd 5, o ile mnie pamięć nie myli, września 2015 roku zgodnie z obowiązującym prawem powiedział, że te nasiona, które są dozwolone do uprawy, w Polsce nie będą uprawiane. Czyli jest zabroniona uprawa tych 6 roślin. Są dosyć, między innymi tak postąpiło 19 państw w Unii Europejskiej. 9 państw dozwoliło uprawę. Te państwa, które dozwoliły uprawę, to jest Hiszpania, Portugalia, kraje skandynawskie, ile pamięć nie mieli, Litwa chyba, prawda? Chyba tak, ale jest to wymienione, bo tu są moi prawnicy, to wszystko to pokażę. Szanowni Państwo, czyli prawdę powiedziawszy, sytuacja w tej chwili wygląda w ten sposób, że państwo sprowadza, ciężko powiedzieć ile, dlatego że to nie jest rejestrowane, według moich naszych szacunków, albo przynajmniej tak dostałem odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa w poprzednich czasach, około 3,5 miliona ton śruty i nasion rzepaku, kukurydzy, głównie i soi. I również, prawdę powiedziawszy, o ile ktoś by to wysiał, to grozi mu mandat. Jestem ogromnym przeciwnikiem genetycznie modyfikowanych organizmów i stosowania ich w Polsce. Polską ogromną szansą jest polska bioróżnorodność i certyfikowanie tej bioróżnorodności polskich produktów. To jest nasz obowiązek. W związku z tym, co jest jakby konieczne, o ile nie chcemy mieć wyroku, to ten rejestr musimy zrobić, dlatego że co roku będą nowe uprawy albo rośliny, które są, zobaczcie Państwo w tym rejestrze, jak to wygląda mniej więcej, dawane pod ocenę i komisja wyraża zgodę, a poszczególne państwa mogą to zgodnie z prawem powiedzieć, nie chcemy tego, albo chcemy. No ja nie przypuszczam, żeby ktokolwiek z Polaków chciał, prawda? Chyba nikt nie chce, no powiedzmy sobie szczerze, prawda? Ale równocześnie, zgodnie z wyrokiem, taki rejestr musimy mieć. Ten rejestr dotyczy nie tylko tego, ale również i obrotu. I teraz ta ustawa, którą Państwu proponujemy, ta ustawa, która wszystko jest, Szanowni Państwo, do Państwa dyspozycji. To przecież posłowie decydują w końcu, jak to będzie wyglądało, prawda? Ta ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej i równocześnie pisze, że nie ma, Polska jest wolna od GMO zgodnie z wyrokiem z roku 2010, to był 9 grudzień. Równocześnie druga rzecz, że o ile ktokolwiek, kiedykolwiek w życiu by chciał wprowadzić taką roślinę, to musi najpierw uzyskać wyniki w stosunku do kilkuset czy paru tysięcy gatunków i również uzyskać zgodę na sąsiadów w promieniu 3 kilometrów. Państwo możecie powiedzieć, że się na to nie zgadzacie i to jest całkowicie Państwa sprawa, z tym, że wtedy jest pewien kłopot z wyznaczeniem tak zwanej rejestru gatunków. To jest naprawdę do Państwa dyspozycji. Ja uważam, że
i będę stał do końca życia na tym stanowisku, że Polska ma być całkowicie wolna od GMO i to obojętnie, który będzie minister w tym. Czy to będzie minister, który będzie się nazywał Szyszko, czy to będzie minister, który się będzie nazywał inaczej. Natomiast w ten sposób to jest wyrok, równocześnie to jest jedyny wyrok w Unii Europejskiej, który mówi Polska wolna od GMO. Austrii to się nie udało zrobić, nam się to udało zrobić. A o ile tylko i wyłącznie wtedy będzie można wprowadzić cokolwiek, tak co pani poseł mówi, ale tylko i wyłącznie wtedy, o ile ten, co chce wprowadzić, pokaże ministrowi wyniki w stosunku do kilku tysięcy gatunków, w tym również gatunków nazwanych Naturą 2000. O ile państwo uważacie, że to jest niedobre, to przecież można to zmienić, ale trzeba zrobić jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, zdecydowanie powrócić do tych kar, które były przewidziane i są przewidziane w ustawie matce. Nie mandat i nie zaoranie, tylko adekwatne do zagrożenia, jakie stwarza uwolnienie genetycznie modyfikowanych organizmów. I druga rzecz jeszcze, o która jest niezwykle istotna, a mianowicie to, aby rzeczywiście istniała kontrola w terenie tego, co się dzieje. W tej chwili kontrola, z tego co wiem, jest przeprowadzana tylko w stosunku do tak zwanego materiału siewnego, który się sprawdza. Natomiast to, co dzieje się w terenie, tego rodzaju sytuacja jest niekontrolowalna. W związku z tym uważamy, że tego rodzaju jakby przyzwolenie również na sprawy związane z kontrolą należały również do obywateli, żeby każdy mógł pod pewnymi warunkami zgłosić do odpowiedniej instytucji, która jest wyspecjalizowana i posiada certyfikat, po to, żeby rzeczywiście ta kontrola występowała w terenie. Również uważamy, Szanowni Państwo, i to jest chyba też również obowiązek, aby w końcu doprowadzić do znakowania żywności i pasz genetycznie modyfikowanych. Uważam, i takie były propozycje nas poprzednio w naszym układzie, aby napis taki, że jest na przykład kukurydza, żeby było napisane genetycznie modyfikowane tej samej wielkości. Żeby nie czasem było sytuacji takiej, że kukurydza jest rzędu powiedzmy pół metra są litery, natomiast że jest genetycznie modyfikowana, są takie, że trzeba zakładać bardzo duże okulary albo szkło powiększające. Również to samo powinno dotyczyć oczywiście na półkach, sklepach, szczególnie sklepów supermarketów. Szanowni Państwo, jeszcze raz chciałem powiedzieć. Ministerstwo Środowiska tylko i wyłącznie spełnia wyroki Trybunału Europejskiego. Te wyroki Państwo macie. Również Państwu rozdaliśmy, które rośliny są dopuszczone w tej chwili do obrotu całkowitego, które rośliny ewentualnie Państwo zjadacie. I równocześnie macie Państwo wyrok Trybunału, który dam z roku 2010, który mówi, i to jest rzeczywiście zapisane, że Polska jest wolna od GMO i Komisja Europejska przegrała z Kretesem nasz wniosek i poniosła koszty. Podobnie jak w tej chwili Polska przegrała sprawę i ten wniosek z roku 2014. Polska poniosła koszty. Tam Komisja Europejska, tam koszty. Szanowni Państwo, ja jestem do Państwa dyspozycji w każdej chwili. Niestety będę musiał opuścić, dlatego że za chwileczkę mam telekonferencję i to bardzo mocno. Natomiast zaraz, chwileczkę. Wrócę tutaj po telekonferencji, ale zostawiam swojego wiceministra. Przepraszam bardzo. Mam tutaj swojego zastępcę, który prowadzi to. Natomiast telekonferencja dotyczy spraw, które są również niezwykle istotne. To jest 15-minutowa telekonferencja na temat COP24, czyli pakiet klimatyczno-energetyczny, do którego żeśmy się zobowiązali renegocjować i w tej chwili wprowadzamy porozumienie paryskie, gdzie również sprawy związane ze środowiskiem i z bioróżnorodnością i również z GMO odgrywają wielką rolę. Także Państwa... Słucham? To nie jest strefa. Przepraszam, to jest pani, ale bardzo bym prosił, żeby pani to od razu odpowie może na parę pytań teraz, ile pan przewodniczący poprosi. Prawda? Tak. To teraz od razu powiem, jak...
Bardzo proszę, pan minister powiedział, że odpowie na kilka pytań. Ja odpowiem na wszystkie pytania. Zróbmy może tak niestandardowo, jeżeli pan pierwsze, profesor... Pierwsze, nie strefa, strefa, bo to się nazywa strefa w Unii Europejskiej. Że to, przepraszam, to jest, ja nie przepraszam najmocniej za to, że w Unii Europejskiej są strefy. I państwo macie strefy, różne strefy. I w związku z tym posługujemy się językiem strefą. To jest indywidualny gospodarz, który chce. To jest indywidualny gospodarz, który chce. Nie wiem, o ile... Szanowni państwo, ale tak to nie będzie, nie możemy, ale mimo wszystko, panie ministrze, prosiłbym o odpowiadanie tylko na pytania, które są na spokojnie zadane do mikrofonu. Jeszcze drugie pytanie. Strefa, znaczy strefa odległości 3 kilometrów. 3 kilometrów z tego powodu muszą się zgodzić wszyscy sąsiedzi w promieniu 3 kilometrów, że chcą GMO, prawda? Szanowni państwo, i teraz przepraszam, ale może pan, ja skończę. Dlaczego 3 kilometry? Dlatego, że do 3 kilometrów są badania naukowe, które mówią, że pszczoła lata do 3 kilometrów. Proszę bardzo, można zmienić do 10. To ja nie, przepraszam, ale moje pytanie jest, po co w ogóle PiS wprowadza strefy uprawy GMO w kraju? Po co? Dlaczego? Pani ma całkowicie rację i to jest, no przepraszam bardzo, to również był spór z Unią Europejską, dlatego że jest obowiązek notowania tego, czy nie mamy w gdziekolwiek, no przepraszam, ale takie jest prawo Unii Europejskiej. Przepraszam bardzo, najmocniej przepraszam. Ja mimo wszystko bym prosił, żebyśmy prowadzili tę dyskusję w sposób cywilizowany. Mamy dużo czasu i nie kłóćmy się, tylko rozmawiajmy. Bardzo proszę pozwolić wypowiedzieć się panu profesorowi i kolejne pytanie, a nie w ten sposób. Czy, szanowni państwo, jest karkołomna sprawa, w jaki sposób poprowadzić rejestr, o ile nie ma lokalizacji, gdzie ktokolwiek chce coś zrobić. Więc nie można tego... I teraz jeszcze raz odpowiem na to pytanie. W tej chwili państwo macie zakaz wysiewu tych gatunków, które są wymienione w rejestrze, które są gotowe do wysiewu. Czyli teoretycznie prawa jest czysta. Niezwykle czysta i możemy odstąpić, przepraszam bardzo, od tej ustawy, którą w tej chwili procedujemy. Z tym, że mamy wyrok... Przepraszam bardzo, mamy wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że musimy taki rejestr stworzyć. Panie ministrze, ja się... Ja jeszcze raz przeproszę. Nie. Mimo wszystko ja będę prowadził tę komisję i proszę się zgłaszać, jeżeli ktoś chce zabrać głos. Posłowie będą mogli zabrać głos na samym końcu. Na razie bardzo proszę, żeby pan minister się wypowiedział i później kolejne pytanie. Szanowni państwo, no tak w szkole już jest nawet. Dziękuję. Ja się zgłaszam, jedno krótkie pytanie. Nie, na razie jeszcze pan minister skończy, a później... Bardzo proszę, proszę bardzo. Panie ministrze, ja się, no trudno, jesteśmy w tej Unii Europejskiej, musimy przestrzegać prawa, ale czy w takim wypadku nie możemy robić tak jak inne kraje w Unii Europejskiej, które wprowadzają zakaz upraw roślin transgenicznych, muszą mieć rejestr, zgadzam się, ale czy nie można byłoby wpisać zero, bo jeśli jest zakaz, to nawet jeśli ktoś będzie uprawiał rośliny transgeniczne, jakąś kukurydzę, to do obowiązku władz polskich będzie zniszczenie, a więc mamy rejestr zero. Tak to zrobiły Włochy, zrobiły to wiele innych krajów. Tam, gdzie... I kolejna uwaga. Jednak kolejna uwaga, proszę państwa, nie klaszczemy. Na komisji nie klaszczemy. Na komisji nie klaszczemy, tylko się wypowiadamy i króciutkie wypowiedzi. Tutaj nie chodzi o to, żeby... to jest pytanie. Pytanie jest krótkie. Rejestr zero i jak będziecie wpisywać te zero, to chętnie przyjadę tutaj i chciałabym to sfilmować i pokazać dla potomstwa, jak to partia wywiązuje się ze swoich zobowiązań i swoich po prostu obietnic. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy mogę odpowiedzieć? Szanowni państwo, o ile znajdą, znaczy po pierwsze, każdy z państw, te, które ma, wprowadza GMO, czy które nie wprowadza, rejestr musi mieć. Zgoda, prawda? I ten. O ile państwo znajdziecie lepszą formułę ubezpieczającą prawnie, dlatego że każda roślina
która jest tam wymieniona i która ma zgodę, musi być wyrażona. 5 września to zrobił poprzedni rząd, wyraził te, do tych poszczególnych gatunków odmian, ale nowe odmiany się będą ukazywały. I również trzeba te odmiany wpisywać, prawda? Pisać do nich, że się nie zgadzamy. W tej chwili tego rodzaju jest prawo, prawda, że się nie zgadzamy. Natomiast chcę państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że żeśmy się nie zgodzili, ale nie mamy żadnej kontroli nad tym, co z tymi nasionami się robi. Pani powiedziała tutaj o tym, że jest mandat i zaoranie. No taka jest sytuacja, ale to jest uwolnienie. Proszę, panie ministrze, z tego co... Mimo wszystko znowu ja będę prowadził. Pani Jadwiga Łopata w tej chwili. Dziękuję bardzo. Jadwiga Łopata, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi. Panie ministrze, wyrok Trybunału, podążając za przepisami Unii Europejskiej, nakazuje jedynie utworzyć rejestr upraw, a nie strefy do takich upraw. Więc po co strefy? Szanowni państwo, ale to jeszcze raz, naprawdę to jest komisja, a nie happening. Pytanie, odpowiedź i nie rozrabiamy. Jeszcze kolejna rzecz, jeżeli chcemy zabrać głos, trzeba się przedstawić. Nie na początku, trzeba się przedstawić po kolei. Dziękuję. Proszę kontynuować. No ja właśnie podkreślam to, że wyrok Trybunału nakazuje utworzyć rejestr upraw i nic więcej, a nie nakazuje, nie mówi nic o tworzeniu stref i każdy kraj ma prawo podjęcia decyzji, czy chce uprawy, czy nie, więc wprowadzenie do propozycji tej ustawy stref do upraw GMO to jest tylko i wyłącznie wymysł Ministerstwa Środowiska. Przepraszam, naszego. Ja może jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem, i również jest ten wyrok Trybunału z 2010 roku. Ten wyrok Trybunału z 2010 roku, to jest napisane tam, Polska wolna od GMO, a o ile chcesz wprowadzić GMO, to w takim razie musisz udowodnić, dać wyniki, że to nie jest szkodliwe dla wszystkich organizmów pożytecznych, również wymienionych w Naturze 2000 i wymienionych również w prawie polskim. O ile państwo uważacie, przepraszam, poprę to oboma rękoma, o ile państwo uważacie, że jest lepszy zapis prawny, który można zrobić w ten sposób i nie będzie to powielanie bez przerwy, że państwo uważacie, że trzeba zlikwidować ten zapis, a tylko pozostanie nam sam rejestr, szanowni państwo, ja przyklasnę państwu tak jak można i bardzo proszę o to RCL, żeby to zrobił. Dobrze? Dziękuję bardzo. Tam dalej mieliśmy głos. Bardzo proszę. Ewa Sufin-Żakmart, Fundacja Strefa Zieleni. Moje pytanie do pana ministra, bo pan się nie odnosi do dyrektywy, która została uchwalona po wyroku dla Polski. Wyrok jest z 2014 roku, a w 2015 roku dyrektywą Unia Europejska zezwoliła krajom członkowskim na opt-out od GMO. Czyli wyrok był przedtem. Dlaczego tego nie wziąć pod uwagę? Pani, przepraszam bardzo, ja znam to, nie ma najmniejszej wątpliwości, tylko za każdym razem ma pani tą sytuację, że o ile się pojawia się nowa odmiana, która jest wpisana w ten EU-register, to za każdym razem rząd musi taką zgodę, sprzeciw wyrazić. Ja nie wiem, słowo daję, że nie wiem, kto będzie moim następcą, prawda? I czy ten minister i ta Rada Ministrów coś takiego zrobi, czy też nie zrobi. W związku z tym zastanówcie się państwo tylko głęboko nad pewną myślą, która tam jest, czy lepiej, żeby upoważnić ministra do tego, że wyraża zgodę albo niezgodę, czy lepiej się zabezpieczyć w ten sposób, że przedtem, nim od razu mówimy nie, bo nie mamy wyników na 1600 gatunków, w tym na wodniczkę, bociana czarnego, białego i tych innych rzeczy i w związku z tym protestujemy i nie mamy zgody wszystkich sąsiadów w promieniu 3 kilometrów. O ile państwo uważacie, że ten wybieg nie jest dobry, a mamy taki wyrok sądowy, no to trzeba to zmienić. Ja tu się naprawdę, o ile państwo znajdziecie lepsze wyjście z sytuacji, z przyjemnością się pod tym podpiszę. Jako rząd. Rząd się też pod tym podpisze. Natomiast to, co żeśmy robili w tym układzie prawnym, żeśmy w ten sposób zapisali. I teraz, szanowni państwo, jestem do państwa dyspozycji. Przecież będziecie obradowali. Będą poprawki. Złóżcie takie poprawki, żeby rzeczywiście konsumować to w sposób lepiej zabezpieczyć się, niż zostało to zabezpieczone
W tym wyroku, który jest swego rodzaju unikatem w skali Unii Europejskiej, no bo przebadać wszystkie gatunki jest po prostu jakby niemożliwe, aby jest to obowiązek ministra, który musi powiedzieć: dawaj mi panie czy co na wszystkie gatunki. Dziękuję bardzo. Możemy na ten temat dyskutować, ale o ile, jeszcze raz mówię, o ile państwo znajdziecie lepszy zapis i będzie on spełniał wyrok tego z 2014 roku, co jest obowiązkiem dla mnie, prawda, że mam ten rejestr stworzyć, muszę taki rejestr stworzyć jako minister, to ja się naprawdę pod tym podpiszę i wręcz odwrotnie zapraszam wszystkich na kolację. Dziękuję bardzo. Tam pani z tą bransoletką, bardzo proszę. Czy to działa? Dzień dobry, Teresa Łabaziewicz, obywatelka Rzeczpospolitej Polskiej. Ja chciałam tylko panu ministrze Szyszce coś powiedzieć. Jeśli chodzi o wprowadzenie obowiązku prowadzenia rejestru w Polsce, owszem, my mamy obowiązek prowadzenia rejestru w Polsce, ale nie mamy obowiązku wprowadzania uprawy GMO w Polsce. I my nie powinniśmy w tym rejestrze udowadniać, że GMO jest szkodliwe czy nieszkodliwe. My prowadzimy tylko rejestr upraw, natomiast żadnych upraw GMO w Polsce nie musimy prowadzić. Tak zrobiła Austria, tak zrobiła Francja, Grecja, Węgry, Niemcy. Więc dlaczego my mamy być inni? Czy mogę... Nie klaszczemy, nie klaszczemy. Uczymy się, że nie klaszczemy. Mimo wszystko, dziękuję bardzo. Czy mogę jeszcze raz odpowiedzieć na to, że w pewnym sensie patrzę perspektywicznie. Szanowni państwo, co roku będą ukazywały się nowe odmiany genetycznie modyfikowanych roślin, które trzeba będzie rząd, czyli minister, będzie musiał, bo on decyduje o tym, powiedzieć: tak, ja jestem przeciwny temu, ja jestem przeciwny tej roślinie. W tej bardziej rozwiniętej formie, gdzie państwo mówicie o tych strefach, jest, mówię tak, minister, tak, ty możesz powiedzieć tak, ale pod warunkiem, że najpierw dasz wyniki w stosunku do paru tysięcy gatunków i dasz zgodę wszystkich sąsiadów. Czyli minister zupełnie ubezwłasnowolniacie, prawdę powiedziawszy. Dlatego, że nikt w ciągu roku nie zrobi badań na tysiąca gatunków i wątpię szczerze, żeby w Polsce południowo-wschodniej, wschodniej, środkowej znaleźć wszystkich ludzi, którzy by chcieli, żeby jego sąsiad uprawiał GMO. A to jest obowiązek, bo inaczej minister nie mógł być. Ale skoro państwo uważacie, że to jest zły pomysł i że ja się pomyliłem w tym całym układzie, to w takim razie proszę zaproponować lepszy zapis, który będzie gwarantował mi to również, że przyjdzie nowy minister i powie: dobrze, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Pani Jolanta Dahl. Jolanta Dahl z tej strony. Panie ministrze, jestem rolniczką, mam piątkę dzieci i mam takie pytanie, bo słucham tutaj pana ministra i mam wrażenie, że jakimś innym językiem pan mówi. Proszę się zdecydować, czy wyrok Trybunału był w 2010 roku, czy 2014? Bo może jeden, jest jakiś wyrok, którego my nie znamy. Jeden i drugi. Drugie, proszę bardzo, kilkakrotnie pan minister powiedział, użył słowa w promieniu 3 kilometrów. Tego wyrażenia w projekcie ustawy nie ma, więc proszę też się zdecydować. Tak, dobrze, od razu co w ustawie ma być, a co nie. Tak. I trzecia rzecz, panie ministrze, bo mam wrażenie, że wnioskodawca nie zna projektu tak naprawdę tej ustawy. Kilkakrotnie również pan powiedział, że osoba, która chciałaby uprawiać GMO, ma za zadanie udowodnić, że to GMO jest bezpieczne i mam jeszcze, i tutaj podaje pan, że musiałby ta osoba udowodnić kilka tysięcy tych odmian, że jest bezpieczna. Tego zapisu w projekcie ustawy też nie ma. Może mówimy o dwóch różnych projektach ustawy, panie ministrze. Od razu, ja bym bardzo poprosił, przepraszam. Szanowni państwo, ale jeżeli państwo chcą klaskać, to możemy teraz zrobić sesję klaskania i za 2 godziny, za 1,5 godziny są głosowania i będzie przerwa. Dobrze. Więc albo stracimy czas na oklaski, albo merytorycznie rozmawiamy. Panie przewodniczący, bardzo proszę, żeby pan minister Szweda-Lewandowski dał 2 wyroki z roku 2010 i z roku 2014. Ten wyrok z 2010 roku mówi, że Polska mówi, że o ile ktokolwiek chce wprowadzić, musi zapewnione być bezpieczeństwo środowiska i o tych gatunkach ma pani napisane w definicji bezpieczeństwo środowiska. Proszę to przeczytać, ale bardzo poproszę pana ministra, żeby dał 2 wyroki. Ten pierwszy wyrok jest z 2010 roku
kiedy Polsce się udało coś takiego wygrać. Natomiast ten drugi wyrok to jest wyrok, który komisja założyła z roku 2014, że muszą być rejestry. Że muszą być rejestry i równocześnie prawo mówi tak, w tej chwili mówi tak, że rzeczywiście minister czy też rząd mówi, nie chce tej uprawy. Tylko i wyłącznie zależy to od rządu, od nikogo więcej. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Po kolei idźmy, bardzo proszę. Pan prosił, bo był tu. Tadeusz Rolnik, Polska Południowo-Wschodnia. Uprawiam stare gatunki zbóż chronione. Paskurka, samopsza. Panie ministrze, jestem też pszczelarzem i mimo wszystko pszczoła potrafi lecieć daleko. 3 kilometry to jest produktywny lot pszczoły. Natomiast chciałem tylko jedną rzecz. Nie da się dwóm panom służyć. Dwie mądre księgi. Konstytucja mówi wprost. Szkodzi zdrowiu. I Biblia. Nie modyfikować i nie krzyżować. Dziękuję bardzo. Od razu panu było... odpowiem na to pytanie. Ma pan całkowicie rację. Autentycznie racji, niech mi pan wierzy, stoję jako z jednej strony naukowiec i z drugiej strony jako no, polityk, który się zajmuje tym od paru lat albo od wielu lat. Dla mnie GMO jest śmiercią dla polskiej wsi. Autentycznie śmiercią dla polskiej wsi. Bardzo proszę bardzo proszę nie od... Ale przepraszam pana najmocniej. Dla nas wszystkich i dlatego uważam, że najwyższy czas, żeby w tej chwili zrobić dobre znakowanie tego, co znajduje się w supermarketach. Dlaczego tego nie robimy? Dobre znakowanie tego, co wysiewamy. No. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Tutaj chciałem panu profesorowi powiedzieć, że ustawę o pozytywnym znakowaniu na nieobecność w całym procesie produkcyjnym GMO już złożyliśmy jako Kukiz 15. Mam nadzieję, że po tej komisji przyspieszy procedowanie tej ustawy. Bardzo proszę. Bardzo się cieszę z tego powodu. Proszę nie klaskać. Bardzo proszę, tak. Panie profesorze, Robert Wagner, rolnik ekologiczny. Przed chwilą powiedział pan słowa, które mi naprawdę zaległy w sercu. Nie chce pan niszczyć polskiego rolnictwa i polskich obywateli. To dlaczego pan to robi? Dziękuję bardzo. I znowu proszę państwa, czas tracimy. Bardzo proszę. Jeszcze chciałbym panu taką rzecz podać. Może to pana oświeci. Proszę pana, jeśli jest konieczność wprowadzenia stref, proszę bardzo, zróbcie 500-kilometrową strefę buforową. Dziękuję bardzo. Kolejny. Bardzo proszę. Proszę. Proszę pana, ja mówię, to jest, przepraszam, jeszcze raz chcę powiedzieć do wszystkich osób, prawda, które tu są. Jest to wyrok, który żeśmy wygrali w 2010 roku i uważam, że ten wyrok do końca życia blokuje nam możliwość upraw genetycznie modyfikowanych w Polsce. Do końca życia, bo nigdy w życiu państwo nie znajdziecie czegoś takiego, żeby były wyniki w stosunku do jakiejś odmiany, w stosunku do, już nie mówię pszczół, do wszystkich owadów latających, tego jest no, tysiące, do wszystkich powiedzmy sobie no, ptaków, do jakichś, no kto to zrobi? Udało nam się coś takiego wygrać w Unii Europejskiej. I mówię, o ile jest to ze względu, to odpowiedź do pana. Proszę bardzo, o ile państwo macie ochotę strefę zrobić 10 kilometrów, nie ma najmniejszego problemu, ale... 500! Czy 500 kilometrów, ale o ile się państwu uda inaczej zapisać to, że nie będzie najmniejszej szansy na to, żeby przyszły minister albo przyszły rząd powiedział tak, jest nowa odmiana, w związku z tym my wyrażamy zgodę i wpisujemy do rejestru. No, przeciwko temu, o ile państwo znajdziecie taki zapis, a z drugiej strony nie mam nic przeciwko temu, żebyście państwo wyrzucili te strefy. Proszę bardzo, naprawdę jestem całkowicie za tym. Proszę o klaski. Nie klaszmy jednak mimo wszystko. Tylko bardzo proszę zrobić taki zapis, żeby był rejestr.
prawda? I równocześnie, żeby gwarantowało, że przyszły minister, nie ten, który się nazywa Szyszko, tylko będzie się nazywał inaczej, zrobi podstępem coś takiego, co jest w tej chwileczce, że prawdę powiedziawszy, można wysiewać teoretycznie wszystko, czyli wszystkie te, które tu są, bo są niedopuszczone do, bo są dopuszczone do obrotu, a obrót nie jest uwalnianiem. No zwróćcie państwo dziękuję, uwagę. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Tutaj tylko chciałem doprecyzować, czyli będzie zgoda rządu, czy Ministerstwa Środowiska na tę strefę 500-kilometrową, bo to by rozwiązało dużo problemów. Panie przewodniczący, o ile wam się to uda zrobić i zatwierdzi to RCL, z przyjemnością tak, tylko myślę, że 500 kilometrów to jest, dotyczy tylko i wyłącznie no, jednego miejsca w Polsce, prawda? Natomiast przy granicy będzie ciężko to wyegzekwować w stosunku do Białorusi czy coś. Ale bardzo proszę, o ile ten zapis też tak samo go poprę. Dziękuję bardzo. Idziemy dalej. Bardzo proszę, tam pani już Lena zabierała głos. Idziemy dalej. Osoby, które nie zabierały. Szanowny panie bardzo ministrze. Proszę. Mirosław Moskwa, ja jestem z Kielc, reprezentuję Stowarzyszenie Iskra. Jestem też rolnikiem. Czego ja nie mogę mówić? Powołuje się pan na wyrok. Chciałem spytać, czy jest to wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, bo konstytucja jedynie takie wyroki przewiduje. Tu chciałbym się powołać na artykuł 8, który stanowi, że konstytucja jest najwyższym prawem, i na artykuł 37, który mówi wyraźnie, że wszyscy obywatele korzystają z wolności i praw zapewnionych w konstytucji. Tu również też chciałem zwrócić uwagę, że konstytucja przewiduje około 130 ustaw. I pytam się, dlaczego choćby nawet ta kwestia jest rozpatrywana i ma być uregulowana w ustawie, a nie w rozporządzeniu. To jest jedna sprawa. Dlaczego mówię, że jest około 130 ustaw, bo to przeliczyłem sobie dokładnie i tam konstytucja wyraźnie określa, w którym artykule i co trzeba uregulować w ustawie. Natomiast ta kwestia GMO w ogóle nie wchodzi w rachubę, żeby to było uregulowane w ustawie. Jest to też o tyle istotne, że artykuł 178 ustęp 1 Konstytucji mówi, że sędziowie podlegają pod konstytucję i pod ustawy. I teraz proszę sobie zwrócić uwagę na to, jak sędziowie mają rozpatrywać sprawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, jeśli podlegają pod tysiące ustaw, których konstytucja w ogóle nie przewiduje. Dlatego tu, jeśli się trzymamy ściśle artykułu 7 Konstytucji, z którego wynika, że władze publiczne mają działać na podstawie prawa i w granicach prawa, to chciałbym, żeby się to tak odbywało. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ale szanowni państwo, no ile razy można to samo mówić? Szanowni państwo, całkowicie się zgadzam, że i według mnie prawo polskie jest ponad prawem Unii Europejskiej. Przynajmniej tak mówi konstytucja. To nie ulega wątpliwości. Szanowni państwo. Natomiast szanowni państwo, to co się robi w Unii i są wyroki Trybunału i płacimy kary albo nie dostajemy pieniędzy, to jest również fakt. I przepraszam bardzo, najwyższy czas, żeby unormować coś. Ja tak uważam, że... Panie ministrze, ja jeszcze dopowiem. Ale nie, już nic artykuł... pan nie dopowie. Nic pan nie dopowie mimo wszystko. Proszę nie przeszkadzać. Pan Jacek Nowak w tej chwili chciał jeszcze zabrać głos. Bardzo proszę. Jacek Nowak, moje nazwisko, emerytowany profesor szkoły. Głośniej do mikrofonu. Jacek Nowak, naukowiec, emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Jeńskiego. Hiszpania zezwoliła na uprawy. W Hiszpanii w tej chwili obywatele zostali pozbawieni prawa wyboru. Już nie mogą kupić swojej w Hiszpanii produkowanej, wytwarzanej kukurydzy ekologicznej. Tak szeroko skażenie rozprzestrzeniło się. To kapitalny pomysł tych 500 kilometrów. I jeszcze raz zwracam uwagę, że pan minister, i dziękuję, że pan minister też zwrócił na to uwagę, uważał sformułowania w promieniu iluś tam kilometrów, bo w ustawie jest zapis, przypuszczam, lobbysty i nikt nie kontrolował tego zapisu, w odległości 3 kilometrów. Każdy sędzia zobowiązany do trzymania się litery prawa, każdemu rolnikowi, który zbierze tylko w odległości dokładnie 3 kilometrów zgody, czy 100 kilometrów zgody, no to byłoby gorzej, przyzna prawo do otrzymania zezwolenia. Więc to jest
fatalny zapis. I jeszcze jedno, uprawy GMO, niestety to jest rolnictwo przemysłowe i w związku z tym również zużywa olbrzymie ilości herbicydów, te odporne na herbicydy, z tym, że oczywiście dopuszczone są w Europie produkujące własny pestycyd BT, który jest równie groźny i niektóre odmiany pozostawiają w glebie aż 4 razy więcej niż syntetycznych pestycydów w uprawach konwencjonalnych. A są odmiany, które jeszcze więcej mogą zostawiać, bo mają kilka transgenów wprowadzonych. Jakie przeciw temu są zabezpieczenia w takim razie, jeśli nie stworzenie warunków, które całkowicie uniemożliwią uprawy GMO? Panie profesorze, ja mówię, przepraszam, ale zaraz naprawdę muszę, ale później postaram się wrócić, dlatego że o 12:15 na pewno. Proszę bardzo. Będę konferencję prasową. Czekam na panie to. Profesorze, całkowicie się z panem zgadzam. Aby wyeliminować między innymi Roundup i to bardzo intensywnie, trzeba natychmiast doprowadzić do tego, żeby nie było genetycznie modyfikowanych roślin w Polsce. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Szczepaniak. Ja mówię, już pan profesor ucieka. Tak, dobrze. Zostawiam swojego zastępcę. Bardzo dziękuję. To wracamy do porządku taki, jak był na początku. Czy pan profesor Leszek Woźniak jest? Bardzo, bardzo, bardzo proszę. Arkadiusz Szczepaniak. Ja tutaj chciałem się odnieść do tego, co tutaj pan minister powiedział, ale słuchając pana ministra, ja odnoszę wrażenie, że pan jest za, a nawet przeciw. Ta propozycja, którą pan składa, propozycja tej ustawy, ona nosi takie znamiona niejasności i z jednej strony głośno pan wypowiada, że Polska jest wolna od GMO, a z drugiej strony oficjalnie pan mówi o tworzeniu stref produkcji tego GMO. Wobec tego, na czym polega ta strefa wolna jako Polska od GMO? Jeżeli zdecydujemy się na to, że Polska jest wolna od GMO i za tym tutaj, po to tutaj jesteśmy i społeczeństwo polskie jest przeciwne GMO, jak sam pan minister powiedział, to wobec tego nie rozumiem, dlaczego tworzymy strefy upraw GMO. Jeżeli jest Polska wolna od GMO, no to nie rozumiem, dlaczego decydujemy się i zabezpieczamy prawnie możliwość produkcji tej roślinności GMO. Dziękuję bardzo. Pan profesor? Tak już. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo posłowie. Dowiedziałem się o tym, że będę występował w takiej formie dopiero w trakcie jazdy z Rzeszowa do Warszawy. W związku z tym jestem ale mile zaskoczony, ponieważ bardzo chętnie z państwem się swoimi uwagami podzielę. Zaskakuje mnie kilka tematów. Za chwilkę do nich przejdę szybciutko, natomiast taki, być może państwo znacie, ekonomista z Warszawy, znakomity profesor Jerzy Wilkin, zawsze mówi, że ekonomia każda jest polityczna, a każda polityka jest ekonomiczna, dodam niestety. W takim obszarze się właśnie w tej chwili obracamy, gdzie to polityka zaczyna, znaczy zawsze była, oczywiście zaczyna rządzić i zawsze temat tak wygląda. Także wracając do pewnej kwestii, która się pojawiła i pojawiała się cały czas. Jaka forma prawna i w jaki sposób? Więc około 1,5 roku temu, może 2 lata temu odbyła się bardzo duża konferencja GMO Free Europe. Ona była w Berlinie. Na tej konferencji wolno... Nie, przepraszam panie profesorze, jest troszeczkę za głośno na sali i nie mamy, no nie słyszymy tego, co pan profesor mówi. Postaram się mówić głośniej. Więc około 2 lat temu odbyła się konferencja europejska Europa Wolna od GMO, gdzie uczestniczyli w tej konferencji zarówno przedstawiciele Komisji Europejskiej, jak i praktycznie bardzo wielu krajów, nie tylko Europy, ale również całego świata. I tam jednoznacznie pokazano pewien temat, który tutaj u nas w tej chwili jest dyskutowany. Chodzi o klauzulę opt-out, jak i dyrektywę aktualną Komisji Europejskiej 412 z 2015 roku i przedstawiciele odpowiednio wyszkoleni i przygotowani, nieprzypadkowi, pokazali, że to, co wiemy, co było podnoszone. Każdy kraj ma prawo wystąpić i powiedzieć, nie chcemy GMO twardo, jak i każdy region dodam. Dodatkowo wcale nie muszą być to dowody naukowe odnośnie oddziaływania negatywnego takiej czy innej odmiany oczywistej na środowisko i tak dalej. Wystarczą w zupełności kwestie ekonomiczne, społeczne, inne, tak jak zresztą wiele krajów robiło to wcześniej.
Także rejestr 1000 czy 2000 odmian i wykonywanie badań naukowych, jakie one są, rzeczywiście trwałoby to wieczność i jest absurdem oczywistym pod każdym względem. Nikt takich badań nie wykona, a jeżeli to takie badania z obowiązku wykonają korporacje, a jak wyglądają wyniki korporacyjnych badań, to my wszyscy wiemy. W związku z tym to nie o takie badania chodzi, nie o taką formę działania. Argument pana ministra kolejny, mówiący o tym, że pojawi się być może po zmianie politycznej, jeżeli będzie, inny minister i zrobi, co będzie chciał. No właśnie na bazie tej ustawy zrobi, co będzie chciał. Bo będzie miał genialnie... Szanowni państwo, znowu oklaski. Bo będzie miał genialnie napisane, że jeden i drugi minister, odpowiednio oba ministerstwa i w gminie ktokolwiek, ja nie neguję tych ludzi, są często bardzo mądrzy ludzie, powiedzą tak, tak, tak i jest po rozmowie. Także ten zapis tego punktu numer 2 właśnie daje szansę tym, którzy, ja nie mówię, nie wypowiadam w ogóle swoich opcji politycznych, jaka mi odpowiada, co to znaczy mi, ma temu państwu, temu narodowi odpowiadać. W związku z tym to nie jest wystąpienie w tą stronę. Mówię tylko o tym, że to będzie dopiero furtka, gdyby doszło do zmiany ku temu, że można było bardzo łatwo, dosłownie w ciągu chwili, no to przesadziłem, ale powiedzieć tak, w tej gminie tu, tu, tu. No i proszę wyobrazić sobie, że taki zapis, jaki jest w tej chwili, artykuł 49 punkt A.1, pięknie brzmiący na początku, ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO. Super. Zastrzeżeniem. Uprawę GMO prowadzi się wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze i tak dalej. Wszyscy to znamy. I proszę sobie wyobrazić, że taka ustawa w ramach tego, co, o czym tu się też mówi, dociera do Komisji Europejskiej. I tak prawnicy i w ogóle nie tylko prawnicy Komisji Europejskiej patrzą na ten artykuł 49 i się zastanawiają, kto to pisał. Przecież to jedno drugiemu przeczy w sposób absolutnie totalny. Co to za forma artykułu, co ta forma zapisu prawnego, kiedy jeden punkt numer 1 i drugi numer 2 absolutnie sobie przeczą. Możliwość wprowadzenia w oczywisty, banalny, prosty sposób na bazie tego typu zapisu do każdej gminy, która będzie chciała, proszę państwa, lobbyści korporacyjni, tacy, 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 no na bazie tego artykułu, no to będą mieli pole do popisu dość, no delikatnie mówiąc, cudowne. Ten zapis pozwoli bardzo szybko wprowadzić do Polski GMO i to takim bardzo szerokim frontem. Temat nie podlega dyskusji. Jest to tak proste logicznie, że nie wymaga żadnej interpretacji dyskusji, tylko banalnej, prostej logiki. W związku z tym dziwią mnie tego typu wystąpienia z ręką na sercu, że jestem absolutnym przeciwnikiem GMO. Ja też jestem, tylko tak innym. To ma być w postaci dowodów konkretnych, że naprawdę jestem przeciwnikiem, bo oczywiście my musimy pewien temat rozwiązać. Ale kolejny temat, który sobie gdzieś tutaj wypisałem, jadąc gdzieś tutaj na spotkanie z państwem i to twórcy tej ustawy zamieszczają w tych elementach dyskusji, argumentach i tak dalej. Cytuję. Komisja zwraca uwagę na konieczność zwiększenia bezpieczeństwa, zdrowia ludzi i dla środowiska poprzez ustanowienie mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę oraz ograniczanie upraw GMO. No nie ma lepszego jak Polska wolna od GMO, zakaz i stop. Jakieś strefy, jakieś rozwiązania pośrednie, które się pojawiają, absolutnie tego bezpieczeństwa nie zapewniają. A podkreślam jeszcze coś jednego. Komisja Europejska jasno pisze. Zwiększenia bezpieczeństwa, zdrowia ludzi i środowiska. Co to znaczy? Znaczy, że środowisko jest bardzo narażone na oddziaływanie tego typu. Co zresztą jest oczywiste, bo publikacji na ten temat też jest nie wiadomo ile. Często w różnych rozmowach spotykam się z dyskusją, a na to nie ma dowodów naukowych. No, na przykład na temat każdej nie ma od razu, bo oczywiście to wymaga czasu. Natomiast są tysiące publikacji, proszę państwa, setki twardych, które pokazują konkretne negatywy oddziaływania GMO na to, na to, na to, na tamto. Druga z książek znanych, Genetyczna ruletka Jeffreya Smitha, to jest zestaw setek publikacji naukowych. To nie jest świeższych bajka, tylko twardych, z twardych, recenzowanych publikacji naukowych artykułów, które jednoznacznie dowodzą, że wiedza z tego zakresu jest nieprzebrana dosłownie. A jeżeli ktoś nie chce czytać, czy mówi, że takiej wiedzy nie ma, bo mu to odpowiada, no to owszem, takie rzeczy się też zdarzają. Natomiast ta wiedza mówiąca o negatywach jest nieprawdopodobnie szeroka w największym zakresie. Czyli Komisja Europejska zwraca nam uwagę i ma słuszność, ponieważ w wielu tematach my nie sprostaliśmy zadaniu. Ale my mamy sprostać zadaniu i możemy, na co Unia Europejska nam pozwala, na bazie zarówno dyrektywy, jak i klauzuli, które wymieniałem, absolutnie stworzyć skuteczną, logiczną, konsekwentną barierę dla GMO. A gdyby, załóżmy, nie wiem jak to będzie, nikt chyba jeszcze nie wie,
inny rząd chciał coś innego zrobić, musi procedować nową ustawę. Musi zaczynać od nowa i znowu będziemy mieli szansę, żeby te negatywy zastopować. Więc tak temat wygląda pod tym względem. Natomiast co jeszcze? Co się tutaj w sali pojawiły się głosy wskazujące na to, co się stało w Meksyku przykładowo, bo to tych przykładów można podawać nie wiadomo ile. Po wprowadzeniu GMO do tego kraju, czyli w tym momencie, kiedy tak nawiasem mówiąc rząd tego kraju, jak i posłowie sprzedali korporacjom ten kraj, rolnictwo genialne, cudowne, funkcjonujące w znakomity sposób, odpowiadające mniej więcej naszemu modelowi rolnictwa rodzinnego, ekologicznego, w jakiś sposób naturalnego, upadło w sposób drastyczny i bardzo szybki. Dzisiaj mamy opłakania godną sytuację, kiedy Meksykanie, którzy produkowali cudowną żywność, oczywiście ona jest inna od naszej, ale cudowną, także i dla turystów, turystyka kulinarna do Meksyku w ogóle była jednym z elementów turystyki, tej żywności praktycznie nie mają. Następnie odległości, bo z tym się wiążą. Proszę przeczytać, są publikacje na ten temat, bo ktoś, no oczywiście pszczoły latają tyle, ile mogą, no te 2-3 kilometry trochę dalej, ale mogą już nie wrócić, bo im zabraknie pokarmu. To są fakty naukowe, tylko że nie tylko pszczoły. Wiatr też przenosi pyłki, a już szczególnie tych roślin, które są wiatropylne. Tu granicy nie ma żadnej. Mówienie o 2, 4, 10 kilometrach jest po prostu humorem zeszytu dla dzieci z podstawówki. Nie ma tematu. Jeżeli można oznaczać pyłki wszystkich roślin z całego globu ziemskiego, w lodowcach Grenlandii, gdzieś tam jeszcze, albo na przykład, jeżeli w niektóre lata dociera do Polski, to czasami dwukrotnie w ciągu roku, pył mineralny z nad Sahary i mamy opady deszczu takiego jakiegoś kolorku lekko brązowego, a ten pyłek jest daleko bardziej ciężki od pyłu roślin, no to o czym mówimy? O jakiej barierze dla wiatru i dla pyłu? To jest po prostu jakieś dziwaczne mówienie, próbowanie znalezienia argumentu, który jest z powodu naukowego, bez żadnych badań naukowych wiadomo, że to jest rozmowa o czymś, co jest nonsensem, absurdem totalnym. Oczywiście, jeżeli wiatru nie ma, to pyłek opadnie tam, gdzie roślina rośnie, to też jest jasne, no i wtedy temat wygląda inaczej. Natomiast jeżeli będzie im bardziej silny, owszem, wiatr silny rozprasza, stężenie pyłku będzie mniejsze, to też są fakty naukowe, ale temat wygląda w ten sposób, że jest przykład właśnie z Meksyku opisany, kiedy to w ciągu bardzo krótkiego okresu, bodajże 5 lat, pyłek kukurydzy przemieścił się w bardzo odległe obszary uprawy kukurydzy, te, które były traktowane jako matecznik odmian tradycyjnych, regionalnych, takich, których nigdzie w innych miejscach nie ma, i to do obszarów górskich, gdzie jeszcze ten wiaterek musi do góry polecieć, coś tam się musi po drodze dziać. Już bardzo szybko, po kilku latach, około 90% upraw kukurydzy w tych regionach, dwóch bardzo ważnych z punktu widzenia uprawy kukurydzy w Meksyku, było skażonych, a procent skażenia roślin w takich uprawach mieścił się w zakresie od 15 do jakichś tam 30 czy kilku. To jest bardzo dużo. To znaczy, że po prostu jest wszędzie. W związku z tym nie ma tego typu granicy do końca. To nie jest argument za tym, żeby ktoś powiedział za chwileczkę, że to do nas z Meksyku też może doleżeć. No 2 czy 3 pyłki, trochę mniej. Natomiast jak będzie na miejscu, no to oczywiście temat będzie wyglądał całkowicie inaczej. To nie tylko nas dotyczy. Popatrzymy na efekty społeczno-ekonomiczne, bo ja zajmuję się głównie aspektami społecznymi, ekonomicznymi tego typu sytuacji, politycznymi po części, bo się nie da tego oddzielić. No to rzecz wygląda w sposób taki, jak możemy to obejrzeć i co pięknie prezentowano na konferencji w Berlinie, gdzie rolnicy i nie tylko rolnicy, przedstawiciele społeczeństwa Argentyny przykładowo, Brazylii, Filipin także przyjechali i płakali, mówiąc: nikt nas nie broni, my i nasze dzieci umieramy. To nie chodzi tylko o nieodpowiedni sposób zachowania się pewnych korporacji, bo oczywiste, że taki jest. Proszę przeczytać książkę Joela Bacona, Korporacje, patologiczna pogoń za zyskiem i władzą. No mamy to. Tylko musimy, bo my jeszcze możemy postawić granicę tego typu oddziaływania. Ja nie wymieniam z nazwy tych korporacji, państwo wszyscy je znacie, więc po co? Temat wygląda właśnie tak. I teraz. Mamy genialne ciągle, mimo że rozdrobnione, niektórzy na to narzekają, rolnictwo. Mamy rolnictwo rodzinne, które... No, jest towarowe albo go nie ma, no, ale jeżeli komuś tam produkuje żywność, co w tym złego? Natomiast takie obszarowo, czy podobne, rolnictwo mają przecież, no troszeczkę większe te obszary są, ale niewiele. Niemcy, Włosi, Szwajcarzy, takich regionów w Europie jest bardzo wiele, gdzie rolnictwo takie znakomicie funkcjonuje, bo ma stworzone warunki do funkcjonowania. I może znakomicie funkcjonować. Natomiast wprowadzenie GMO i latyfundiów potężnych, bo w innym przypadku to nie ma zasadniczo żadnego sensu, oznacza, że model zarówno rolnictwa polskiego, ten, który powinniśmy wspierać, ja nie mówię, że jednohektarowe gospodarstwo, bo to też nie ma sensu, ale model rolnictwa
rodzinnego, jak i model tej jakości żywności, jaką mamy, zaczynając od produktów ekologicznych, poprzez regionalne, tradycyjne i tak dalej, niekoniecznie aż takie, ale bardzo wysokiej jakości, co charakteryzuje polskie produkty rolnicze, tracimy na zawsze. Bo jest jeszcze pewien element absolutnych faktów naukowych, które mówią, jest jeden rodzaj zanieczyszczenia, którego się nie da usunąć nigdy, bo ono wchodzi do genomu. To jest właśnie genetyczna manipulacja tego typu. Nie ma metody, że można było wycofać to coś, co raz wprowadzono. I być może, jak mówi kilku genetyków znakomitych na świecie, nigdy nie będzie. W związku z tym są różne kategorie zanieczyszczeń, które można tak czy inaczej rozwiązywać. Co się powinno za tym pojawić? Inne prawo w skali Polski być może, ale to chyba jesteśmy za mali, ale w skali świata. Mówiące o tym, że tak jak każda firma zanieczyszcza środowisko i musi za to zapłacić, tak samo każda korporacja, która zanieczyszcza środowisko rolnicze w ten sposób, który jest po pierwsze niechciany, a po drugie groźny, powinna za to zapłacić, a nie rolnik za to, że gdzieś tam jakieś piłki do kogoś innego dotarły. Z jakiego niby powodu? To nie jest jego dzieło i to nie jest jego odpowiedzialność. To jest pierwszy temat, który w tym zakresie powinien się na pewno zdarzyć. Następnie jak popatrzymy na to, co się stało w wielu krajach, Indii i tak dalej, po kolei już nie będę wymieniał, z rolnictwem, pod wpływem rolnictwa GMO, no to nie mamy z niczym innym do czynienia, gdy się pojawiają jeszcze w tym zakresie oddziaływania korporacyjne, jak po prostu współczesnym feudalizmem, przy którym ten niegdyś, który funkcjonował w Europie, to było takie bardzo łagodne postępowanie z ludźmi. Więc to o te rzeczy chodzi. Bo czy my znajdziemy dowodów milion na temat tego, czy taka czy inna odmiana jest negatywnie, wykazuje negatywne oddziaływanie na to, oczywiście, że znajdziemy. Tylko potrzeba badań. Ale proszę wyobrazić sobie, że jesteśmy teraz w uczelniach, które w Polsce też mają być takie, że jak przemysł nam da badania, bo tak mamy też taką kolejną genialną ewolucję prawa, że jak przemysł nam da pieniądze na badania, to wykonamy, a jak nie, no to nie wykonamy. No to nie wykonamy, bo korporacja da pieniądze na takie badania, na których jej zależy, na inne nie da ani grosza. Więc to nie tylko nasz przypadek, tak było na Węgrzech, tak jest w Stanach Zjednoczonych. Te tematy oznaczają, że to nie jest takie proste, mimo że w sumie stosunkowo łatwo oznacza się pyłek transgeniczny w sposób laboratoryjny prosty. To są metody standardowe w całym świecie stosowane. Ale nie spektrum oddziaływania różnych czynników, o których można dużo mówić, ale ja o tych nie znam je. Ja czytam to wszystko, o czym mówiłem, że gromadzę. To nie tak, żeby sobie zgromadzić i to mieć na biurku czy gdzieś w szafie, tylko że ponieważ nie mam wpisów naukowych z zakresu genetyki czy biologii molekularnej, nie wchodzę w te tematy, które znam. Natomiast moje wpisy dotyczą rolnictwa, ekonomii, zarządzania i środowiska i w związku z tym o tych obszarach z Państwem rozmawiam. Nie po to, żeby powiedzieć, jakie mam wpisy, tylko po to, żeby się nie pojawił zarzut, jaki mi się kiedyś pojawił. Przecież Pan nie jest genetykiem molekularnym. Nie jestem, ale jestem z innych obszarów i o innych obszarach oddziaływania mówię i rozmawiam z Państwem. Więc tego typu sytuacja niebezpieczna dla zdrowia ludzi, dla jakości żywności, w jakim wymiarze? Większość krajów Europy, absolutna Unii Europejskiej także, oczywiście, absolutnie postawiła bariery, skuteczne bariery przeciwko wykorzystywaniu GMO w rolnictwie. Są przykłady inne, no jest i Hiszpania, i Portugalia, i tak dalej. Natomiast większość powiedziała nie. I teraz proszę popatrzeć na to referendum. Zresztą na zapisy w Niemczech, we Włoszech, to wcale nie są zapisy dotyczące oddziaływania biochemicznego, molekularnego. To są zapisy dotyczące społeczeństwa, ekonomii, bioróżnorodności. Tego nie chcemy. I to wystarczy. A referendum, które odbyło się w swoim czasie w Austrii, powiedziało 3 razy, nie Państwo o to pamiętacie, to już w 2007 czy 2008 roku się odbywało, jednoznacznie nie dla uwalniania do środowiska, nie dla obecności w żywności i nie dla patentowania życia. Proszę Państwa, gdyby nie to, że korporacja ma prawo opatentowania, czyli ma własność intelektualną nad rośliną, którą w ten sposób wyprodukowała, proszę mi wierzyć, żadnego GMO by nie było, bo po co? Bo za tym się kryje renta monopolowa, która wiąże się z własnością intelektualną i to decyduje o tym, że taki model wkracza w warunkach całego świata. Jest to banalne, oczywiste, jak ktoś odrobinkę chemii, ekonomii poczytał, to na ten temat w taki sposób może spokojnie odpowiedzieć. Także oddanie polskiego rolnictwa we władanie kilku, bo to jest tych wiodących kilka tylko korporacji, zniszczenie modelu polskiego rolnictwa, a już rolnictwa ekologicznego od razu, bo są opracowania naukowe, także Unia Europejska takim opracowaniem dysponuje, które mówią, że nie ma szans na jakąkolwiek koegzystencję tych dwóch metod produkcji rolniczej, czyli albo GMO, albo ekologiczne i nie ma o czym w ogóle rozmawiać, że mogło być inaczej, bo nie ma. Jakieś strefy, jakieś obszary, 10, 20 kilometrów, nawet te 500 to za mało, nie zabezpieczają tak naprawdę przed tego typu oddziaływaniami w taki czy inny sposób, które będą się pojawiały. Więc albo przyjmujemy logiczną, prostą politykę wobec GMO, uczciwą wobec ludzi, narodu, wyborców, społeczeństwa, albo coś manipulujemy z jakiegoś powodu. Ja nie mówię z jakiego, bo nie wiem. Nikogo oni
nikogo niczym nie obarczam, ani nie sądzę, bo nic mi do tego nie ma, ani praw, ani chęci, ani niczego w tym zakresie, ale to jest dziwne. Mamy możliwości, bardzo proszę kończyć. Unia Europejska nam nie otworzyła, tak jest, już je kończę. Natomiast jeszcze coś innego chciałem tutaj powiedzieć, to coś tutaj wynotowałem. A, tak, no, na kim nam zależy? No to pani wspominała o piątce swoich dzieci. Nasze dzieci, nasze wnuczki, to oni mają, te dzieci, te wnuczki mają mieć żywność, a nie korporacyjną truciznę. Bo tak temat wygląda. Następna rzecz, która za tym się kryje. Jest taka kapitalna, i tym kończę, taka kapitalna wypowiedź nieżyjącego już profesora Kuklińskiego, Antoniego Kuklińskiego, znowu z Warszawy. Profesor ten napisał coś genialnego. Jedyną pod takim tytułem, przynajmniej ja tylko taką jedną znalazłem, znaczy takie wątki są w wielu publikacjach, to inny temat, ale publikacje pod takim tytułem. Od gospodarki opartej na wiedzy, czy na przykład o GMO, o tym, o tamtym, do gospodarki opartej na mądrości. To powinno być podstawą kreowania prawa i wszystkiego, co się w temacie GMO w naszym kraju kryje. Nie wiedza, czy nie tylko wiedza, bo niczego złego nie ma w samej wiedzy, jako takiej oczywiście, tylko kierunek wykorzystania tej wiedzy, logika wykorzystania tej wiedzy, to jest temat absolutnie podstawowy i tego nam brakuje, na co profesor zwraca uwagę, że musimy włączyć do działalności firmy etykę, odpowiedzialność i wyobraźnię. I to powinno być w ustawie. Etyka, odpowiedzialność i wyobraźnia, co będzie nie dzisiaj, jutro, tylko za 5, 10, 2 lata nawet przy wyborach kolejnych. Także dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Pan, nie oklaski, nie oklaski. No szanowni państwo, naprawdę nie mamy czasu. Pan minister chciał się odnieść. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja bliską do mikrofonu. Chciałem się tutaj odnieść do słów pana profesora, który... Do mikrofonu, całkowicie do mikrofonu. Który wskazywał na to, że właśnie artykuł 49a tutaj daje możliwość, prawda, wprowadzenia GMO, że w momencie, kiedy kolejny minister nie wystąpi do Komisji Europejskiej o wprowadzenie zakazu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uprawy kolejnej odmiany, to właśnie ten przepis umożliwi tą uprawę w Polsce. No, ale zastanówmy się teraz, co by, jeżeli usuniemy ten przepis, tak jak powiedział pan minister Szyszko, jest na to otwarty, możecie państwo zgłaszać poprawki, jeżeli usuniemy ten przepis i kolejny minister nie wystąpi do Komisji Europejskiej o stworzenie strefy wolnej od GMO na terenie Polski względem jakiejś nowej uprawy. Wtedy będzie można bez żadnych obostrzeń tą uprawę w Polsce wysiewać, uprawiać, prowadzić. I jeszcze chciałem przeczytać, bo tu też było kilka głosów nie do końca precyzyjnych mówiących o wyroku z 2014 roku. Ja krótko przeczytam sentencję tego wyroku. W związku z brakiem ustanowienia obowiązku powiadamiania właściwych władz polskich o lokalizacji upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie zgodnie z częścią C dyrektywy i tak dalej, brakiem ustanowienia rejestru tej lokalizacji oraz brakiem podania do publicznej wiadomości informacji o niej, Rzeczpospolita Polska uchybiła obowiązkowi ciążącemu na niej na mocy artykułu tego i tego dyrektywy właśnie 18/2001. W związku z tym wyrok obliguje nas do stworzenia rejestru, ale no, na jakiejś podstawie też ewentualnie musi być oprzyrządowanie prawne, które mówi o tym, jak te informacje mają się o ewentualnych uprawach GMO znajdować w rejestrze. No, musi być jakaś forma poinformowania organu o tym, że dana uprawa będzie ewentualnie uprawiana. W związku z tym nie komisja, wyrok mówi o samym rejestrze, ale też o przyrządowaniu, czyli o powiadamianiu konieczności stworzenia instrumentów do powiadamiania władz polskich. I tak jak tu było powiedziane, na dzisiaj ten rejestr będzie całkowicie pusty, bo jest zakaz w Polsce uprawy, bo Polska wystąpiła do Komisji, jak to też wcześniej było powiedziane, o stworzenie tej strefy wyłączenia Polski ze strefy, w której możliwe jest uprawianie GMO. Także konkludując, jeżeli państwo chcecie zgłaszać poprawki odnośnie wyrzucenia tego, jesteśmy otwarci, tylko cały czas trzeba pamiętać też o tym, o czym mówił pan minister Szyszko, że musi być to zgodne z wyrokiem i z dyrektywą, która o tym mówi. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, no tutaj problem nam też sprawia to, że dyrektywa nie mówi o możliwości wprowadzenia literalnego zakazu produkcji GMO odgórnie.
ta modyfikacja dyrektywy i uaktualnienie w 2015 roku mówi tylko i wyłącznie o możliwości występowania do Komisji Europejskiej o zakaz wysiewania GMO na danym terenie, ale tylko w stosunku do odmian GMO, które są, w których jest otwarta w komisji procedura rejestracyjna. Nie może być odgórnego, globalnego zakazu, że nie, bo do tego dyrektywa nie dopuszcza. Jakbyśmy taki zapis wprowadzili, to momentalnie narażamy się na proces. Jeszcze tutaj pan profesor wspomniał o tym referendum w Austrii. No, sytuacja wygląda w ten sposób, że właśnie pod presją tego referendum rząd austriacki stworzył potężną strefę na terenie swojego kraju, potężną strefę wolną od GMO i dostał wyrok Trybunału, że zrobił to niezgodnie z ówcześnie obowiązującym prawem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejnie pani Edyta Jaroszewska-Nowak. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Edyta Jaroszewska-Nowak, jestem przewodniczącą Stowarzyszenia Ekoland, oddział zachodniopomorski, a także członkiem Rady Krajowej Solidarności RI. Konkludując to wszystko, co do tej pory usłyszeliśmy, nie będę udowadniać szkodliwości GMO, bo wszyscy o tym wiedzą. Wiedzą też posłowie z partii rządzącej, którzy wspierali rolników poprzez cały czas naszej walki z GMO od wielu, wielu lat. Tutaj macie Państwo na prezentacji 2011 rok, kiedy profesor Szyszko zakończył pracę podkomisji, którą kierował i która przedstawiła projekt ustawy o GMO, która miała zapis, następny slajd, który pokazuje artykuł 5, zakazuje się roślin genetycznie zmodyfikowanych, uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych. Ten projekt ustawy został wypracowany na 13 posiedzeniach podkomisji nadzwyczajnej. Za jej pracę oczywiście płacimy my wszyscy podatnicy. Ten projekt zadowalał stronę społeczną, ponieważ wprowadził jasny ustawowy zakaz i takiego jasnego ustawowego zakazu chcemy nadal. Następny, proszę. Ten ustawowy zakaz był jednym z postulatów, w sumie najważniejszym chyba postulatów Zielonego Miasteczka Rolniczego, które stało przez wiele, wiele dni przed Kancelarią Rady Ministrów. I to wtedy bardzo często byliśmy odwiedzani przez posłów z partii rządzącej, teraz, którzy obiecywali nam, że gdy ich wybierzemy i gdy dojdą do władzy i będą mieli możliwość, niezwłocznie spełnią postulaty rolników. Zgadzali się z nami całkowicie, że tylko ustawowy zakaz wpisany jasno i prosto w ustawę jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo polskiego rolnictwa. I dalej. No i w zamian za to dostajemy projekt ustawy, która przewiduje tworzenie stref do upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Cokolwiek by nie powiedzieć o tej ustawie, na pewno nie jest to jasny, czytelny zakaz ustawowy upraw GMO. I wiecie Państwo, to nie jest kwestia tego, że posłowie mają złą wolę, bo ja myślę, że żaden tutaj z posłów, których już nie ma, ale których wypowiedzi mamy tutaj. Chyba szkoda na to czasu, żebym je przytaczała, bo wszyscy pamiętamy. Internet też nie zapomina i można wszystko odsłuchać. To chyba nie jest zła wola tych posłów. Wydaje mi się, że raczej problem leży po stronie prawników i urzędników, którzy w ministerstwie i ze strony rządu opracowują te projekty. Całe szczęście znaleźliśmy kancelarię prawną, która zechciała reprezentować stronę społeczną. Ja bardzo proszę teraz pana mecenasa o to, żeby udowodnił, że da się tę ustawę skonformułować lepiej, że da się tam wpisać jasne, proste zakazy, że można usunąć informacje o tym, że są możliwe strefy do upraw GMO. I tak jeszcze kończąc przed tym, jak oddam głos panu mecenasowi, chciałam powiedzieć, że te wszystkie zabezpieczenia, o których mówił pan minister Szyszko, są do niczego. Ponieważ bezpieczeństwo czegokolwiek
w naszym świecie udowadniają w tej chwili koncerny i farmaceutyczne, i chemiczne, i każde inne, które produkują różnego rodzaju świństwa i udowadniają, że to nam nie szkodzi. Jednym z takich przykładów jest opinia na temat glifosatu, czyli składnika czynnego Roundupu, który sprzedawany jest w dalszym ciągu w naszym kraju. I mimo tego, że inne kraje Unii zakazały stosowania, opierając się na zasadzie przezorności i dbaniu o swoje rolnictwo i swoich obywateli, zdrowie swoich obywateli, my mamy w tej chwili informację o tym, że pomimo to, że Światowa Organizacja Zdrowia oceniła ten środek jako prawdopodobnie rakotwórczy, już w tej chwili opinia innej agencji jest rozpowszechniana, agencji, za którą na pewno stoją odpowiednie koncerny i pieniądze, która udowadnia, że jednak nie jest to prawdą i nie jest rakotwórczy. Więc jeżeli będziemy korzystać z takich opinii przy wydawaniu zezwoleń na GMO, no to wiemy, że nie będzie problemu, żeby takie zasady bezpieczeństwa można było udowodnić. Druga sprawa to strefy buforowe. Jakiekolwiek strefy, które byśmy mogli zaproponować, nawet jeżeli to będzie 500 kilometrów, to jest fałsz. To jest wbrew temu, co w tej chwili naukowcy do czego się zgadzają. Jest konsensus w tej sprawie. I proszę Państwa, to właśnie Komisja Europejska w 2010 roku wystąpiła do Centrum Badawczego Unii o opinię na ten temat. I ta opinia jest znana od 2010 roku, że koegzystencja jest niemożliwa. Niemożliwa. Więc nie mówmy tutaj, że jakiekolwiek strefy, 3-kilometrowe to jest po prostu śmiech, to nawet już Bułgaria ma 10-krotnie większe te strefy. A proponowanie tego, czegoś takich zapisów ze strony partii w tej chwili rządzącej, która obiecywała nam ustawowy zakaz, że mówiła i wypowiedzi te wszystkie można odsłuchać, że nie ma możliwości pogodzenia, koegzystencji, nie ma takiej możliwości. Z tej strony mamy teraz propozycję 3-kilometrowych stref. No to przecież jest kpina. Kpina na nas rolników, którzy my nie musimy mieć nawet badań naukowych, my o tym wiemy. My o tym wiemy doświadczalnie, empirycznie. Nie jest możliwa koegzystencja i na to wskazują doświadczenia wszystkich innych krajów, które GMO dopuściły u siebie do produkcji. Bardzo proszę pana mecenasa. A tutaj dwie książki pana profesora Wiązkowskiego, które mówią dokładnie o tym, że koegzystencja jest niemożliwa. Są dowody naukowe. Bardzo proszę nie klaskać. Bardzo proszę, dziękuję. Proszę. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowne prezydium, szanowni panie i panowie posłowie, szanowni w końcu państwo. Nasza kancelaria od dłuższego czasu śledzi proces legislacyjny związany z wdrażaniem przepisów w zakresie optymalnych mechanizmów regulowania upraw GMO zarówno w kraju, jak i za granicą. Wraz z całym zrzeszeniem tak naprawdę państwa, inicjatywy społecznej, któremu nasza kancelaria służy wsparciem merytorycznym i prawnym i tak naprawdę w dzisiejszym dniu zabieram głos w państwa imieniu, złożyliśmy szeroko przemyślane i przedyskutowane propozycje poprawek do proponowanej noweli ustawy. Ponadto uważamy, iż aktualnie mamy do czynienia zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej z optymalnym klimatem do wdrożenia zmian, zdecydowanych zmian, pozwalających z jednej strony sprostać wymogom prawa unijnego, w szczególności przypominanych tutaj już i wspominanych przepisów wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE oraz dyspozycji płynących z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie z tego 2014 roku. Z drugiej strony ten klimat służy do sprostania oczekiwaniom państwa, suwerena, zdecydowanej większości z nas. Ja przytoczę tylko szybko krótkie badania z grudnia 2006 roku przeprowadzone przez CBOS, zgodnie z którymi ponad 65% społeczeństwa badanych stwierdziło, że nie chce w Polsce upraw GMO.
te wyniki wpisują się idealnie w trend, który panuje w innych krajach Unii Europejskiej. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że ten aspekt społeczny w systematyce i w procesie tworzenia prawa jest niezmiernie istotny. I dlatego, szanowni państwo, wydaje się, że proponowane przez nas poprawki do nowelizacji ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych właśnie dzisiaj powinny znaleźć największe poparcie nie tylko społeczne, ale również uzasadnienie prawne. Są to poprawki daleko idące, są to poprawki odważne, ale nie stanowiące półśrodków. Naszym zdaniem rozwiązują one wyzwania stawiane przed ustawodawcą, zarówno przez suwerena, który jest w tym wypadku wydaje się najważniejszy, jak i w kontekście, jak i wyzwania stawiane przez Parlament Europejski, Radę, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście niekorzystnego dla nas wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szanowni państwo, aktualny stan i klimat w Unii Europejskiej pozwala kreować na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, a nie na szczeblu Unii Europejskiej, uprawnienia i prawo związane z żywnością genetycznie modyfikowaną. Przechodząc do konkretów, w ramach poprawek zaproponowaliśmy wprowadzenie do noweli ustawy generalnego zakazu upraw GMO. I w tym miejscu proponuję zwrócić uwagę na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2500/412, która właśnie ten ciężar decyzyjny przerzuca na poziom krajowy i naszym zdaniem nie wyklucza możliwości wprowadzenia tak rygorystycznego postanowienia. Ponadto proponujemy pełną rezygnację z wdrożenia możliwości tworzenia stref, w ramach których można uprawiać GMO. Szanowni państwo, jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że w całej Unii Europejskiej nie ma jednej regulacji prawnej, która nakazywałaby wprowadzenie takich stref w Polsce. Szczególnie nawet w kontekście niekorzystnego dla nas orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To orzeczenie faktycznie jest dla nas negatywne i wskazuje, iż musimy wdrożyć rejestr upraw i zasady funkcjonowania tego rejestru. Z całym szacunkiem do tego, co mogliśmy usłyszeć od pana ministra, wydaje się, iż w aktualnej systematyce prawa i tym klimacie zmian prawnych w Unii Europejskiej jak najbardziej możliwym będzie wprowadzenie rejestru, który będzie rejestrem fasadowym, przy jednoczesnym zakazie upraw, pełnym generalnym zakazie upraw żywności genetycznie modyfikowanej. Jakie źródła możemy przytoczyć do utrzymania takiego stanowiska? Aprobatę takiego stanowiska wyraża i Komisja Europejska, słowami swojego rzecznika, i Parlament Europejski wraz z Radą w związku z posiedzeniem plenarnym 5/1/2015 w sprawie aktu prawnego przyznającego państwom członkowskim większą swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących upraw GMO. Czy w końcu preambuły dyrektywy 2015/412 z 11 marca 2015 roku. Szanowni państwo, podobne rozwiązania zostały wprowadzone lub są wdrażane w Austrii, we Francji czy w Niemczech. W tym miejscu wypada wyraźnie podkreślić, że wprowadzenie stref, czy jakby ta obawa przed wprowadzeniem stref GMO
w których będzie dopuszczalna i możliwa uprawa żywności genetycznie modyfikowanej, w sytuacji, gdyby minister przyszły, tak jak państwo ministerstwo wskazało, mogło zmienić te niekorzystne zasady, no wydaje się być troszeczkę tłumaczeniem takim iluzorycznym. A mianowicie przecież gdy pojawi się nowy minister, może równie dobrze zmienić ustawę w całości, nowy rząd zmieni tą ustawę i nie będzie z tym żadnego problemu. Dlatego wydaje się, że propozycje, które złożyliśmy i które zostały przedstawione komisji, mają i mogą mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiego środowiska, bezpieczeństwa polskiego środowiska i polskiego społeczeństwa. Z racji jakby ram czasowych nie jesteśmy w stanie przeprowadzić pełnej dyskusji, analizy prawnej tego tematu. Natomiast moja kancelaria Kaszyński, Lewandowski, adwokaci całkowicie służy tutaj, jesteśmy do dyspozycji. Mamy przygotowane pełne stanowisko z uzasadnieniem naszych argumentów, które również przedłożymy na ręce szanownej komisji. I dlatego gorąco popieram inicjatywę społeczną w zakresie wdrożenia proponowanych przez nas poprawek. Dziękuję bardzo za głos i za poświęconą uwagę. Dziękuję bardzo. Bez oklasków. Bez oklasków pan Roland Szczepaniak. Bardzo proszę o zabranie głosu. Jest? Nie widzimy. Szukamy dalej. Pan Krzeszkowski Tomasz. Halo, Roland Szczepaniak. Przysłuchuję się dyskusji. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawe wypowiedzi, jakie usłyszeliśmy z ust pana wiceministra, jak również naszego prawnika. Otóż zauważyłem, że mówimy jakby troszkę na ten sam temat, tylko troszkę dwoma różnymi językami. Zastanawiam się, czy w dniu dzisiejszym zwycięży chciwość rozbudzana przez lobbystów, którzy starają się, ażeby nasze rolnictwo poszło drogą Meksyku, czy też zwycięży wizja, żeby Polska była Polską za 20-25 lat. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czasu nie mamy. Pan Rafał Krzeczkowski Tomasz. Jest? Bardzo. Nie, dziękuję. Pan Rafał Górski. Tak, tak jest. Bardzo proszę. Dzień dobry, jest Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich. Być może część z państwa wie, że to w wyniku naszej skargi na nasze państwo i urzędników i posłów mamy całe to zamieszanie. My zgłosiliśmy kilka lat temu informacje o tym, że brak jest w Polsce rejestrów i chciałbym powiedzieć, że zgłosiliśmy to dlatego, że po prostu widzieliśmy zakulisowe lobbystyczne działania korporacji i ich lobbystów, które wykorzystują właśnie fakt niezgodności naszego prawa z prawem unijnym. Niestety takie prawo unijne mamy. Weszliśmy do Unii i jeżeli będą w niej, w tej spójności luki, to po prostu będą nasi przeciwnicy, głównie z korporacji, te luki wykorzystywać. I to też widzimy teraz na świeżo, jeśli chodzi o batalię przeciwko CETA i TTIP, gdzie tam GMO po prostu jest dość ważnym elementem i czynnikiem. Ja na koniec chciałbym mieć jedno pytanie do wiceministra. Z czego to się w ogóle wzięło, że jest ta strefa tylko 3-kilometrowa i jakie... Kto w ogóle przygotowywał tą ustawę i czy posiłkowaliście się państwo głosem niezależnych ekspertów i strony społecznej? Bo jak widać tutaj przy przedstawianiu pana mecenasa z kancelarii prawnej, bezpieczniki można wprowadzić, tylko po prostu trzeba chcieć.
Więc takie mam pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan minister od razu chce odpowiedzieć, czy się nazbierają się pytania? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli chodzi o konsultacje, no to ustawa była poddana szerokim konsultacjom społecznym. Była też opiniowania. No, szanowni państwo, konsultacje były, tylko wynik jest taki. Proszę nie rozmawiać. Jest w OSR-ze do ustawy jest zapisane, do ilu organizacji została społecznych i do innych ilu instytucji została skierowana. Była też opiniowana przez Radę przy Ministrze Rady do spraw GMO. Także no, szerokim konsultacjom została podjęta i tutaj myślę, że dokładnie została skierowana do 47 podmiotów. Jeżeli chodzi o te 3 kilometry, to minister Szyszko to wyjaśnił i też powiedział, że jeżeli tutaj takie będą głosy społeczne, te strefy miałyby pozostać według państwa woli, no to można je poszerzyć bez żadnego tutaj kłopotu przecież. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Idziemy dalej listą. Pan Mirosław Moskwa. Nie widzę. Tomasz Kruk. Bardzo proszę. Halo. Dzień dobry. To, co przed chwilą pan powiedział, to bardzo... Proszę się jeszcze raz przedstawić samemu. Tomasz Kruk. Jestem obywatelem RP. To, co ten pan przed chwilą powiedział, to strasznie mnie rozbawiło, ponieważ nikt nie przyszedł do mnie i nie zapytał się mnie, czy ja chcę to GMO, czy nie. To już nawet nie chodzi o GMO, tylko od kiedy jesteśmy w Unii, to dostajemy tylko nakazy i zakazy w kółko. Jak nie uchodźców, jak nie firmy farmaceutyczne, szczepionki, to jeszcze inne rzeczy. Niedługo będziemy płacić za powietrze i za wodę. Odpalą system HARP na Alasce i rzucą nam deszcz. Tak to niedługo będzie wyglądało. Skoro jesteśmy wolnym narodem i według artykułu 4 my stanowimy władzę, bo według tej konstytucji to tak ma być, to ja panu płacę za to, żeby pan przyszedł do mnie i zapytał siebie, czy ja tego chcę. Tak, panie Tomaszu, czy chce pan GMO? Dziękuję bardzo. Pan Paweł Marcin Heinrich. Bardzo proszę. Dzień dobry. Proszę państwa, ja nie jestem ani naukowcem, ani genetykiem, ale tak się stało, że spędziłem ponad dekadę w krajach tak zwanych zachodnich, w których GMO jest powszechnością taką, jak u nas wciąż jeszcze zdrowa żywność. Na początek chciałbym poprosić kolegę, aby państwu wyemitował fragment filmu i wypowiedź jednego z czołowych genetyków amerykańskich na temat właśnie eksperymentów genetycznych. Filmik jest bardzo krótki, także proszę o państwa uwagę. Film może i będzie, ale głosu nie będzie, więc... Głos jest. Jak... Nie wiem. Aha, no to podstaw do mikrofonu. Nie wiem jak. Wojtku, zatrzymaj podstaw do mikrofonu. To znaczy, mamy tutaj naukowca, który przedstawia nam slajdy z eksperymentów genetycznych zwierząt, które w warunkach laboratoryjnych miały implementowane geny między innymi ludzkie, międzyzwierzęce, jak również międzyzwierzęce. Za chwilkę będziemy mieli już dźwięk, bo jednak chciałbym, żeby państwo usłyszeli wypowiedź tego naukowca. Generalnie będą państwo mieli okazję zobaczyć no, dość unikatowy fragment, który wyraźnie wskazuje na to, jakie są efekty takich zabaw w Pana Boga. Patrzę, to bardzo interesujące slajdy. Włącz mikrofon. W 1982 roku dr Ralph Brinster z Uniwersytetu Pensylwanii zadał sobie pytanie, co się stanie, jeśli... Przepraszam, to nic nie daje, szkoda czasu, tego nie słychać po prostu. Tu jak pan powie, jak ten film się nazywa, to sobie odnajdziemy w internecie. Może ja się w trakcie, gdy państwo będą patrzeć na obraz, poposiłkuję się wypowiedzią pana naszego rodzimego specjalisty, epidemiologa. I tutaj zacytuję pana doktora Zbigniewa Hałata, który jest chyba w tej chwili już profesorem.
Organizmy genetycznie modyfikowane są jednostkami biologicznymi zdolnymi do replikacji i przenoszenia materiału genetycznego, w których materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych. To chyba jest oczywiste, o tym akurat Państwo wszyscy wiedzą. Ale tu pójdźmy dalej. Promotory i wektory, a więc nośniki obcych genów wprowadzanych do genomu gospodarza, z założenia mają przełamać barierę genetyczną. Czyli tutaj odnieście się Państwo do swoich organizmów. Żywność modyfikowaną genetycznie, którą przyjmujecie do swojego organizmu, jej zadaniem jest przełamać nasz, złamać nasz kod. I to jest nauka, to nie są teorie. Więc założenie mają przełamać barierę genetyczną, na przykład pomiędzy światem roślin i zwierząt. W tym przypadku pomiędzy światem zwierząt, roślin i ludzi. W tym celu wykorzystywane są agresywne wirusy, proszę Państwa. W technologii genetycznej modyfikacji wykorzystywane są wirusy. Między innymi, oczywiście, agresywne wirusy zaznaczę, między innymi wirus mięsa karusa. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie z tego sprawę. Dokładnie. W przebiegu procesu tylko nikła część organizmów ulega modyfikacji. I dla ich oddzielenia od niezmodyfikowanej reszty wszystkie poddaje się działaniu antybiotyków. Zobaczcie Państwo, jaki proces. Używamy tutaj sformułowań, które chyba każdemu z nas kojarzą się tylko z czymś negatywnym. Pan powiedział. W tym należących do grupy stosowanych w lecznictwie, jak aminoglikozydy lub tetracykliny. Przeżywają tylko te konstrukty genetyczne, to jest istotne. Przeżywają tylko te konstrukty genetyczne, które wyposażono w markerowe geny odporności na antybiotyki. Fenomenalne. Czyli w gruncie rzeczy nauce genetycznej będzie, w przyszłości będzie można wybierać, kto przeżyje, kto będzie się cieszył długim życiem i zdrowiem, a kto będzie umierał na przykład w męczarniach rakowych. Z rakotwórczych wirusów mogą powstać nowe zarazki o nie dających się przewidzieć losach, a zmodyfikowane organizmy mogą przenieść antybiotykoodporność na ludzi, zwierzęta i rośliny. Krytycznym problemem jest pleiotropia, przepraszam, dosyć skomplikowane sformułowanie, czyli zaskakująca ekspresja pojedynczego genu, w tym przypadku ludzkiego, w jego nowej lokalizacji, w konstelacji genów gospodarza, prowadząca do nieoczekiwanych i licznych efektów w zmodyfikowanym organizmie. Niespodziewane mogą pojawić się białka w organizmie ludzkim, w tym toksyny i alergeny, będące powodem wielu zagrożeń zdrowia człowieka i środowiska. Proszę Państwa, alergeny. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, w tej chwili około, to są najnowsze z raportu Światowej Organizacji Zdrowia, około 30% populacji na świecie cierpi na różnego rodzaju alergie. Zadajcie sobie Państwo pytanie, skąd to się bierze? No właśnie. Według Światowej Organizacji Zdrowia do roku 2025 co drugi człowiek żyjący na tej planecie będzie cierpiał na różnego rodzaju, na jakiegoś rodzaju alergię. Proszę Państwa, teraz ze swojego doświadczenia, jako człowiek, który spędził ponad dekadę w krajach tak zwanych wysoko rozwiniętych, 6 lat w Nowej Zelandii, gdzie uprawy genetyczne są w żaden sposób nieoddzielane od realnych już w tej chwili, powiem Państwu, jak to wygląda z strony zdrowotnej. Lekarze tam nie nadążają za klasyfikowaniem, nadawaniem łacińskich nazw na nowe formy genetycznych chorób, chorób o bazie genetycznym. Nie dalej jak kilka tygodni temu zmarł syn, 17-letni chłopak, którego rodzice wyemigrowali do Kanady za tak zwanej komuny i tam się urodził ten chłopak, który doskonale władał językiem polskim. I tam w Kanadzie, która notabene, zaraz do tego wrócę, dlaczego to wzmiankuję, Kanada jest drugim na świecie producentem, co do ilości producentem żywności, jeśli można to określić w ogóle mianem żywności, GMO. Drugim na świecie po Stanach Zjednoczonych. I teraz on od dziecka zajadał się tą żywnością. Tam żywność nie jest znakowana, proszę Państwa. Tutaj nasz pan minister Szyszko przekonywał, no on jest za tym, żeby znakować. No Państwo mi wybaczą porównanie, paralele, być może kogoś obrazi, nie jest to moim zamiarem. Żydzi również byli znakowani. Czy uratowało ich to przed zagładą? Bardzo proszę kończyć. Zbliżając się ku końcowi, ten chłopak od dziecka żywił się tą żywnością, zmarł w Polsce na raka krwi.
W jego rodzinie nigdy tego rodzaju schorzenie nie występowało. Teraz państwo się zastanawiacie, no ale są badania, naukowcy przekonują, przecież my nie umieramy. No, my nie fundujemy tego sobie i nasz pan tutaj, minister Szyszko, myślę, ma doskonałą tego świadomość jako człowiek już w podeszłym wieku. On nie funduje tej zagłady sobie ani nam. On funduje tą zagładę swoim bardzo dzieciom dziękuję. I wnukom. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Teraz proszę nie klaskać. Dobrze. Kolejny pan Piotr Zalewski. Nie widzę. Idzie? No, okej. Witam wszystkich. Zalewski Piotr, radny z powiatu płockiego. Reprezentuję także Solidarność RI. Proszę państwa, w imieniu całego społeczeństwa zgłaszamy stanowczy sprzeciw przeciwko GMO. Składamy stanowczy sprzeciw przeciwko jakimkolwiek strefom 3-kilometrowym czy jakimkolwiek większym strefom w naszym kraju. Trybunał nakazuje wprowadzenie zapisów dyrektywy 2001/18 Wspólnoty Europejskiej w zakresie rejestru upraw. Dobrze, niech ten rejestr będzie, tylko niech pilnuje, żeby żadna uprawa GMO w Polsce się nie pokazała. Do tego powinien być ten, niech ten zapis będzie o rejestrze, tylko niech pilnuje, żeby żadna uprawa GMO w Polsce się nie ukazała. Powołując się, proszę państwa, na Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 74, mówiący ochrona środowiska jako obowiązek władz publicznych. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłemu pokoleniu. Proszę państwa, czyli bezpieczeństwo naszego zdrowia, naszego i naszych dzieci. To jest obowiązek konstytucyjny, artykuł 74. Proszę państwa, idąc dalej, jak pokazują przykłady innych krajów, wprowadzenie skutecznych zakazów upraw GMO jest możliwe. Grecja, Węgry, Luksemburg wprowadziły zakazy na mocy rozporządzeń w oparciu o, tutaj jest klucz, klauzulę ochronną, czyli artykuł 23 dyrektywy 2001/18 Wspólnoty Europejskiej. A więc jeszcze raz chciałem podkreślić, że społeczeństwo nie wyraża zgody na GMO. Jesteśmy znacząco przeciwni wprowadzeniem jakichkolwiek stref GMO w Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I znowu niepotrzebne oklaski. Pan Marcin Wiśniewski. Tu mam listę. Nie widzę. Nie. Pan Eugeniusz Koczorowski. Bardzo proszę. Witam wszystkich państwa serdecznie. Przyjechaliśmy tutaj z Wielkopolski, reprezentujemy grupy producentów z Wielkopolski. Jesteśmy przeciwnikami GMO. Nawet więcej, obecnie niestety jest dużo pasz importowanych. Oczywiście gdybyśmy z dnia na dzień zakazali importowania pasz GMO, to też uderzy w nas i byłoby trzeba uświadomić społeczeństwo na dzień dzisiejszy, tak jak mamy na papierosach, że to szkodzi, tak samo by musiało być na żywności, gdzie chociaż najmniejsza ilość GMO składników jest, też by musiało być to opisane. Dla rolnictwa ja kończyłem Uniwersytet Rolniczy w Poznaniu i akurat profesor Blecharczyk, który właśnie wrócił z Ameryki, był moim promotorem i co mówił? To jest zamach na nasiennictwo. W Ameryce GMO powstało po to, żeby zrobić zamach na nasiennictwo i w Polsce też do tego by doszło, gdyby weszło GMO. A poza tym ja byłem na stażu w USA i taką opowiem z autopsji historię. Jak kupiłem samochód, było bardzo gorąco, upalnie. Zatankowałem zbiornik z płynem do pełna. Jeszcze baniaczek na zapas. Zrobiłem 1000 mil i tylko jeden robaczek się zabił. Czyli nikt mi nie powie, że GMO nie szkodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i nie kleszczemy. Jedziemy dalej. Pani Lena Hubert.
Szanowni Państwo, Lena Hupert, Fundacja KULT, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zniesmaczona tym, co się tutaj dzisiaj wydarzyło. A mianowicie oczywiście mam na myśli wystąpienie pana profesora Szyszko, który wypowiadał się jako polityk i naukowiec, ale chyba zapomniał o ekonomii. Nie wypowiadał się jako ekonomista, a przecież to my, suweren, ten element społeczny, który jest tak bardzo lekceważony od co najmniej 10 lat, i który podkreśla od wielu, wielu lat i kolejnym rządom, poprzednia koalicja, jak wiemy, PO-PSL również miała z nami do czynienia i też niewiele udało nam się wskórać. Natomiast ten rząd obecny, który kiedyś wychodził do nas, wielu posłów, nie tylko profesor Szyszko, ale również pan poseł Bąk, pan poseł Ardanowski i tak dalej, i wszyscy zgodnym chórem obiecywali nam, że jak tylko dorwą się do władzy, to natychmiast będą zakazy. Osobiście bywałam u pana profesora Szyszko, którego witamy ponownie, widzę, że wchodzi, na konsultacjach i na tychże konsultacjach zapewniał mnie o tym samym, czyli GMO to jest zagrożenie, absolutnie nie będzie, a nawet kiedyś postawił mi herbatę, proszę Państwa, i powiedział, że szlachectwo zobowiązuje, nie pozwolił mi zapłacić. To ja się pytam, kto finansuje pana profesora dzisiaj i cały rząd? Czy to nie przypadkiem ten czynnik społeczny to robi? I tutaj ekonomia już nie gra roli i tutaj szlachectwo już nie zobowiązuje. A co z tymi miliardami, które wydajemy co roku na pasze, wpychając je w kieszenie obcych koncernów, zamiast produkować je w Polsce, plus badania, które finansowane są również z naszych kieszeni, czy przypadkiem można polskie dodatki dopaszowe wykorzystać do polskich pasz? Bo jak wiemy, proszę Państwa, mają tajemnicze, jak to się nazywa, antyżywieniowe substancje. Oczywiście są tak groźne, że w porównaniu z GMO to pestka. Pan profesor jako naukowiec na pewno dobrze o tym wie. I jeszcze te śmieszne 3 kilometry, które nam tu się wciska, sądząc, że jesteśmy idiotami. Proszę Państwa, duże gospodarstwa nikogo nie będą musiały pytać o zgodę, bo są tak duże, że mają wewnątrz swoich gospodarstw 3 kilometry, więc nabijacie kolejny raz, kolejny rok, kolejny rząd w kułak, w butelkę czynnik społeczny i całe społeczeństwo, prawdopodobnie ulegając bardzo elegancko naciskom lobbystów i koncernów, i twierdzicie, że coś za coś, a sojusznik się śmieje się z nas, bo już praktycznie przejął całą Polskę. Proszę Państwa, apeluję, żeby ten rząd, który kolejny rok udaje, że nie jest w stanie nic zrobić, podał się do dymisji, to jest najkrótsza piłka, a wśród naszego czynnika społecznego jest dostateczna ilość ekspertów prawdziwych, którzy bez obawy wprowadzą tenże prosty zakaz i nie będą nam tutaj na siłę wciskać stref, których sobie po prostu zwyczajnie nie życzymy, stref, które nie są konieczne. Mam tutaj jeszcze polskiego profesora, znanego bardzo, który dzisiaj nie mógł się tutaj stawić z racji wieku i choroby, natomiast umysłowo jest nadal bardzo na topie. Jest to profesor Wiązkowski, który od lat zajmuje się GMO. Tu jest jego krótka, dwuminutowa wypowiedź. Proponuję, żeby wszyscy, łącznie z panem profesorem, byli tak uprzejmi i zechcieli to wysłuchać bardzo, bardzo dokładnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, nie klaskamy znowu. Coraz lepiej nam to idzie. Czy pan profesor w tej chwili, czy po wypowiedzi się odniesie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo proszę. Nosił tytuł, czym grozi walka z rzekomym przeludnieniem, i drugi, depopulacja Polski. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że najważniejszą bronią, która ma chronić rzekomo zagrożonych przeludnieniem, są
przede wszystkim szczepionki, a po drugie GMO. Jeżeli bylibyśmy suwerennym krajem, to nie moglibyśmy popierać ani szczepionek, bo bardzo razi te 500 zł na dziecko przy obowiązującym ludobójstwie naszych niemowląt, a po drugie to samo dotyczy GMO. Na temat GMO napisałem 2 książki i ponad 30 artykułów. Pomysł, że można uprawiać rośliny GMO w kilku różnych miejscach w Polsce jest niepoważny, bo rośliny także genetycznie modyfikowane rozsiewają się z wiatrem. Ostatnio w Polsce nawet bardzo silnym. Nie sądzę, żeby pan profesor Szyszko ten proces potrafił zatrzymać. Po kilku latach cała Polska będzie już miała rośliny GMO i o to przecież chodzi. Niestety, mówiąc o tym, mam wyrzuty sumienia, bo przecież recenzowałem kiedyś dorobek pana Szyszki na stanowisko profesora. Czas najwyższy, aby zmienić dotychczasową ordynację wyborczą i dopuścić poniżej 5% również kompetentnych ludzi posiadających jakąś wiedzę, która w Sejmie jest po prostu konieczna. Każdy kandydat na posła powinien reprezentować polskie interesy, a nie interesy koncernów przemysłowych, które już od dawna rządzą na przykład Unią Europejską. Na przykład debata sejmowa nad szczepionkami była kompromitacją posłów i Sejmu. Jak się niczego nie czyta, to jak można nad czymkolwiek głosować? Ja cieszyłem się, że ostatnie wybory wygrał PiS, bo na PiS i na pana prezydenta głosowałem. Niestety żadnej odpowiedzi, pomimo że pisałem do pana prezydenta, wysyłałem maile do pani Kempy, żadnej odpowiedzi nie dostałem. Dziękuję bardzo za udzielenie jej głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie ministrze. Jeszcze chciałem podziękować za tą idealną ciszę. Spróbujmy tak do końca. Dziękuję bardzo. No muszę powiedzieć, że zgadzam się zarówno z pani wypowiedzią, jak również z panem profesorem Wiązkowskim. I muszę powiedzieć, że szanowni państwo, bardzo bym prosił, żebyście to państwo naprawdę jakby dostrzegli. Sprawa jest niezwykle istotna. W tej chwili jesteśmy zalani GMO w Polsce. Autentycznie jesteśmy zalani GMO w Polsce i o tym pan profesor również powiedział. I teraz, szanowni państwo, zwróćcie uwagę, znajdźmy inny, lepszy sposób, o którym ja, przepraszam bardzo, i z panem profesorem będę do niego za chwileczkę dzwonił, o którym znam się, bo się specjalnie interesuje pteromalidę, a to jest taka grupa zwierząt, która pasożytuje w jajach, między innymi owadów, i znamy się rzeczywiście bardzo dobrze. Natomiast myślę, że pan profesor nie doczytał dokładnie, o co mi chodzi, a do niego zaraz zadzwonię i postaram się, żebyśmy to zrobili. I teraz, szanowni państwo, nie ulega wątpliwości, sprawa pasz powinna być załatwiona autentycznie dobrze, natomiast zauważcie państwo, co w tej chwili jest. Jest wolny obrót paszami i nie ma żadnej nad tym kontroli. I równocześnie macie pani wolny obrót nasionami i nie ma nad tym żadnej kontroli, oprócz tego, że są 6 odmian wpisane, że nie wolno ich uprawiać. To jest jedynie to. Natomiast tej kontroli naprawdę, szanowni państwo, nie ma. Prawda? Oczywiście, no czyja jest to wina? To jest bardzo dobre pytanie. Czyja to jest wina? To jest wina tego, że rzeczywiście trzeba uruchomić społeczeństwo do tego, żeby zaczęło kontrolować odnośnie spraw również związanych z występującym konkretnych upraw w konkretnym miejscu. I teraz powracając jeszcze raz, no nie ma chyba większego, powiedzmy, zwolennika tego, żeby całkowicie w ogóle zniknęło GMO z produkcji roślinnej, z produkcji zwierzęcej w Polsce. Żeby również zniknęło ze sklepów. Tylko szanowni państwo, pomóżcie, jak to zrobić. No tu jesteśmy po to, jak to zrobić. I przepraszam bardzo. Szanowni państwo, ale tutaj nie jesteśmy na happeningu. Ale proszę pana, nie jesteśmy na happeningu. Szanowni państwo, jak komisja będzie miała trwać, to proszę nie krzyczeć. I teraz jest, ja mówię, wiem, że również są lobbyści tutaj na sali. Wiem, że są lobbyści, którzy autentycznie przewrotnie potrafią co nieco interpretować w tym całym układzie. W związku z tym poprosił jednak o taką dokładną analizę. Czyli w tej chwili jesteśmy w tej sytuacji, że państwo chcecie, żeby wykreślić strefę. Proszę bardzo. Tylko musimy zrobić jedną rzecz, zapamiętajcie sobie. W jaki sposób się zabezpieczyć, żeby następny minister, bo ten minister na pewno nie wyrazi zgody, jak i następny minister... Nie może
weźmie, dojdzie do czegoś takiego, że będzie nowa odmiana i będzie minister, nie będzie niczym skrępowany ku temu, żeby albo wyrazić zgodę na uprawę, albo nie wyrazić takiej zgody na uprawę. I będzie zależało to tylko i wyłącznie od rządu. Jak go umocować, albo inaczej, jak go okiełznać, żeby on był zależny od państwa zupełnie, żebyście państwo mieli nad tym kontrolę. Więc ta kontrola może polegać tylko i wyłącznie na tym, tak mi się wydaje, chyba że państwo uważacie, że lepiej to można zapisać. Ta kontrola polega na tym, że trzeba powiedzieć, szanowny, o ile ktoś chce mieć zgodę na to, to musi mieć pełną informację, na które gatunki dokonać informacji wszystkich gatunków, które występują w tym, że nie ma szkodliwego wpływu na występowanie danej rośliny w tym danym miejscu. Ale jeszcze raz, ale znowu pan tak, przeszkadza. Już kończę. I teraz, o ile państwo znajdziecie lepszy zapis i Biuro Legislacyjne Sejmu znajdzie lepszy zapis, żeby zabezpieczyć się przed przyszłym ministrem, żeby nowej odmiany nie wprowadził czasem do uprawy, prawda? Albo nie przywrócił jakiejś uprawy, bo wtedy będzie tylko i wyłącznie jedna decyzja. To proszę bardzo, zróbmy to. Naprawdę zróbmy to. Tutaj macie państwo wyrok, jakby unikatowy wyrok Sądu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że Polska jest wolna od GMO, a o ile by ktokolwiek chciał wprowadzić coś, to musi mieć określony, jak reagują inne gatunki, które występują w tej okolicy. To są tysiące gatunków. Ale o ile państwo jesteście w stanie inaczej i jesteśmy w stanie inaczej to zrobić, to zróbmy coś takiego, czyli zróbmy taki zapis, żeby nie było tej denerwującej, państwo coś określili jako strefy. Tam jest wyraźnie napisane, to jest plantator, który chce to robić, prawda? On musi coś takiego zgodę uzyskać, ale to wtedy, proszę bardzo, z tego się tutaj z panią, z tego się no, naprawdę wycofamy zupełnie spokojnie, nie ma najmniejszego problemu. Tylko jest jedna rzecz, zabezpieczyć, żeby rzeczywiście nie było upraw genetycznie modyfikowanych roślin, żeby minister nie mógł wyrażać na to zgodę. Czy pani mogłaby się z tym ze mną zgodzić? Ja bardzo chętnie się zgodzę, panie ministrze, tylko problem polega na tym, że po pierwsze suweren wam za to płaci, a wy wciąż się modlicie, że my mamy coś załatwić, a to waszym obowiązkiem, psim, jest to, żebyście wprowadzili... Nie taki... Ale pan profesor mnie prosił o to, żebym odpowiedziała. Ale nie o cenzurę. Tak, obowiązkiem w takim razie tego rządu i pana ministra jest właśnie to, żeby zabezpieczyć naród przed uprawami GMO. I panie ministrze, najprostszą rzeczą jest wykreślić całkowicie te zapisy o strefach uprawy GMO i wtedy pan będzie ministrem i nie ma problemu, naród wybierze, nie ma sprawy. Dziękuję bardzo i proszę nie klaski. Od razu może troszeczkę humorystycznie, czyli pani chce, żebym ja rządził tutaj przez wiele lat, czyli do końca śmierci i robimy rezygnację ze strefy, zostawiamy tak prawo jak jest. A ja państwu gwarantuję, że do końca swojego życia na pewno ani jednej uprawy nie będzie w terenie, pod jednym warunkiem, że państwo zgodzicie się na to, żeby rzeczywiście była kontrola i żeby rzeczywiście były napisy w sklepach. Oczywiście, że się zgodzimy, bardzo tylko, że proszę, wiemy, że... Ale proszę panią, nie dałem pani głosu. Ale pan minister... Ale nie. Już pan minister, a to ja tak naprawdę prowadzę komisję. Dziękuję bardzo. Czyli jest konsensus w takim układzie. Z panią tutaj razem się godzimy. Robimy tak, że nie ma strefy, prawda? Nie ma strefy, ale równocześnie tak zapiszemy, żeby rzeczywiście nie mógł minister wyrazić zgody, a ja na pewno nie wyrażę zgody. Możemy zrobić po śmierci ministra Szyszko, będzie inny zapis, ale on na pewno nie będzie tutaj wyrażał jakiejkolwiek zgody na uprawę. Dobrze? No, to w takim razie zapraszam również panią jeszcze raz na herbatę. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Zięba, bardzo proszę. Szanowny panie pośle, szanowni posłowie, ja jestem pierwszy raz na takim spotkaniu, dlatego ja bardzo proszę pana przewodniczącego o delikatność ze mną, bo to mi pierwszy raz. Wydaje mi się, że my mówimy tutaj rzeczywiście o rzeczach takich skomplikowanych, o prawie i tak dalej. Odniosę się może najpierw do tego, że mówimy tutaj o tych strefach,
Mówimy o wprowadzeniu dlatego, że jakiś tam Trybunał Konstytucyjny gdzieś niewybrany przez nas o takich rzeczach decydował. Jeżeli, wydaje mi się, że to jest dosyć proste, jeżeli zwrócimy się do odpowiednich właśnie tam Trybunałów, ktokolwiek tutaj to nam wrzucał na siłę, że w Polsce nie ma upraw roślin genetycznie modyfikowanych, w związku z tym nie ma stref. W związku z tym nie ma rejestru. No bo co mamy rejestrować coś, czego nie ma? I ja uważam, że tak należałoby odpowiedzieć. Druga sprawa to jest tak. Obawy pana ministra, że przyjdzie drugi minister i to zmieni, to są obawy słuszne. Ale w takim razie zróbmy coś, co zrobiła Szwajcaria. Ja często o tej Szwajcarii mówię, dlatego że to jest model funkcjonowania gospodarki i całego społeczeństwa, który ja kiedyś chciałbym widzieć w Polsce. Dlatego że, widzicie państwo, odniosę się tylko do takiego przykładu, bo sprawa zdrowia jest to coś, co mnie szczególnie interesuje, zresztą chyba myślę każdego. Szwajcarzy chcieli wprowadzić sobie ustawę obywatelską, ale ta ustawa nie przeszła. Ona dotyczyła zdrowia. I mamy dokładnie taki problem w tej chwili. My mówimy o jakimś głosie społeczeństwa. Uważam, że to jest bardzo złe określenie. Dlatego panie przewodniczący, panie pośle, proszę tego nie używać nigdy więcej. Dlatego że w tym kontekście, w jakim my żeśmy się tutaj spotkali, my nie stanowimy od sobie głosu społecznego. My jesteśmy suwerenem. My jesteśmy władzą. Nie ma władzy siedzącej tu. Jesteście posłami. My jesteśmy waszą władzą. Weźcie sobie to do serca. A ci ludzie, którzy są tu ze mną zaproszeni, stanowią władzę. Stanowią waszych pracodawców i stanowią waszych zwierzchników. Więc nie mówcie na nas głos społeczny, tylko głos mojej władzy, mojego zwierzchnika, mojego pracodawcy. Tak do nas podchodźcie i tak się do nas zwracajcie. Bo dla nas wy jesteście tylko posłami. Nie ma braw. Nie ma braw. A więc skorzystajmy z tego modelu szwajcarskiego. Kiedy parlament szwajcarski odrzucił głos ich narodu, to co oni zrobili? Zrobili coś, czego my w Polsce nie możemy zrobić, bo Polska nie jest krajem demokratycznym. Szwajcarzy zwołali referendum. I powiedzieli, drodzy posłowie, w ogóle nas nie interesuje wasze zdanie. I to, co chcieli, żeby było w postaci ustawy, oni wprowadzili sobie to do konstytucji. Zmienili konstytucję. O tak. Zmieńmy tą konstytucję polską nasza, która i tak wiadomo jest nielegalna, bo przeszła 49% głosów, a nie 50%. Czas na zmianę konstytucji, wiemy, że dorośliśmy już do tego. Zmieńmy konstytucję i w konstytucji wpiszmy sobie, że konstytucja Polski mówi, że na terenie Polski nie ma prawa być śladu GMO. Czy to jest w postaci roślin, czy to jest w postaci nasion, czy to jest w postaci żywności. Nie ma być GMO w Polsce konstytucyjnie. I wtedy, czy pan minister będzie przejechany przez autobus, czego mu oczywiście nie życzę, czy będzie inny minister, nie ma dla nikogo znaczenia. Kiedy my mówimy o tym, że polska konstytucja stoi nad prawem unijnym, prawo unijne nie ma nic do polskiej konstytucji, to zmienimy ją tak, żeby była nietykalna. I tyle. Tylko że mamy problem, dlatego że nie żyjemy w państwie demokracji. Bo w państwie demokratycznym, gdyby było zrobione referendum, to jest świętość i posłowie muszą to wprowadzić, a w Polsce mogą to wyrzucić do śmietnika. Więc jaka to jest demokracja? To jest kpina z demokracji. Nie żyjemy w państwie demokratycznym. My mówimy władza na polityków. Jaka władza? W Polsce władzę stanowimy my. Tak Szwajcarii władzy nie stanowią politycy. Tak długo jak polityk będzie rządził nami, nie ma demokracji. To prosta konstrukcja CEPA. W związku z tym myślę, że jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt tego wszystkiego, bo tutaj są mowy o prawie skomplikowanym. Przecież prawnicy uwielbiają to, żeby to tak skomplikować wszystko, żeby nikt tego nie zrozumiał. Proszę państwa,
Może mogę prosić o ciszę pana posła? Proszę państwa, władza teraz mówi. Posłuchajcie państwo. Jest jeszcze jeden ważny aspekt, który się tutaj delikatnie tylko przewijał. Delikatnie. A to jest najważniejszy aspekt. Dlatego, że my wiemy o tym, że są badania medyczne, które wskazują na katastrofalne skutki GMO dla organizmu człowieka. Czy któryś z posłów, który wpadł na ten chory pomysł, pojechał sobie do południowej Ameryki? Żaden. Jedźcie, zobaczcie, co się dzieje tam z dziećmi, z ludźmi pod wpływem GMO. Jedźcie i zobaczcie. Południową Amerykę chcecie nam tu wprowadzić? Szwajcarię nam zróbcie. I będzie wtedy dobrze. Nie ma udowodnionego bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka po wprowadzeniu organizmów GMO do środowiska. Co to oznacza? To oznacza, że na polskim społeczeństwie w tej chwili, bo mamy tą żywność genetycznie modyfikowaną, mamy, to oznacza, że na polskim społeczeństwie przeprowadzany jest eksperyment medyczny. Do tego to się sprowadza. Poczytajcie sobie konstytucję. Polska konstytucja zabrania prowadzenia na człowieku, na obywatelu polskim, zabrania prowadzenia eksperymentów medycznych. Przecież to, do czego dopuszczacie wy w tej chwili, ja mówię o Sejmie w ogóle, nie wyrażając opinii na temat jakiejkolwiek partii, bo to jest w ogóle niepotrzebne, dopuszczacie de facto do eksperymentu medycznego na Polakach. A to jest kryminał. Za to się siedzi w więzieniu. Zwróćcie na to uwagę. Tu była mowa o tym, że są alergie. Była mowa o tym, że są inne schorzenia. Popatrzcie na te kraje, które wprowadziły szeroko to GMO i to nie chodzi o alergie wcale. Spektrum problemów zdrowotnych jest tak strasznie szerokie, że jest niemożliwe w tej chwili przez lekarzy do uchwycenia. W związku z tym ten eksperyment medyczny na Polakach, który się w tej chwili odbywa, teraz, musi być zatrzymany. Następna sprawa to jest taka. Mówimy o tym, że niektórzy mówią, a tak, były eksperymenty medyczne, robią eksperymenty na zwierzętach, a na ludziach? Nikt nie robi zaplanowanych, dobrze zaprojektowanych eksperymentów dotyczących GMO na ludziach. Dlaczego? Wiecie dlaczego? Bo nazwano to, że to jest nieetyczne. To, o czym my mówimy. A etyczne jest eksperymentowanie na Polakach? Przecież to, co pan przed chwilą tutaj mówca powiedział, tak się dzieje nie tylko w Nowej Zelandii. Ja mieszkałem 21 lat w Australii i chyba w czasie uciekłem z tej Australii do Polski, chowając się przed GMO. A chyba nie do końca mi to wyszło. Ja chciałem nawiązać jeszcze teraz do tych konsultacji społecznych, o których pan wiceminister tutaj mówił. Panie ministrze, konsultacje społeczne w wydaniu polskim to jest kpina z obywateli. Kpina kompletna. Jak może pan powiedzieć, że były konsultacje społeczne dotyczące GMO z 37 podmiotami? Jakimi podmiotami? GMO nie dotyczy fragmentu polskiego społeczeństwa. GMO nie dotyczy grupy, która będzie miała dodatkowy podatek, a tamci będą mieli dodatkowe świadczenia, a tamtym się odbierze świadczenia. GMO dotyczy każdego jednego żywego Polaka, jak również tego, który się jeszcze nie urodził. Bo badania na zwierzętach pokazują, że negatywne skutki GMO to są pokolenia całe z niepłodnością następnych pokoleń włącznie. Więc z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z depopulacją Polski, mamy do czynienia z pewnego rodzaju aborcją. Kobiety stają się niepłodne. Widzimy, co się w tej chwili dzieje. Dlaczego ja dostaję masę e-maili? Niektóre e-maile mówią,
a dlaczego pan profesor Szyszko tak zrobił, tak? Ja nie chcę na te tematy odpowiadać, bo to nie moja rzecz. Dlaczego Kościół nie zabiera głosu w ogóle na ten temat, kiedy to jest... No ja mam odpowiadać za Kościół? Chodzi mi o to, że te konsultacje społeczne, które były rozesłane do 37 organizacji, to jest kpina, dlatego że konsultacje społeczne powinny być dotyczące... Jeszcze moment. Konsultacje społeczne dotyczące tak ważnego elementu, który wpływa na zdrowie wszystkich Polaków i następnych pokoleń, nie mogą być robione z 37 grupami. Była konsultacja społeczna dotycząca margaryn, gdzie Amerykanie zabronili już w tej chwili stosować margaryn na terenie Stanów Zjednoczonych i produktów opartych na tłuszczach roślinnych, ale utwardzonych. A co się dzieje w Polsce? Były konsultacje społeczne, wypowiedzieli się profesorowie medycyny. I co z tych konsultacji społecznych było? Jak margaryny mamy i trujemy to społeczeństwo jeszcze dalej. Badania, które są dotyczące GMO, które naukowcy oczywiście skorumpowani do granic możliwości, ci naukowcy mówią, że wskazują na to, że jest bezpieczne. W nosie mam badania, które wskazują na bezpieczeństwo GMO. Kiedy są badania i doświadczenia praktyczne, które mówią, że to jest katastrofa zdrowotna, to jest niszczenie populacji całkowite. W związku z tym na zakończenie, panie pośle przewodniczący, ja czuję się tutaj jako władza, jako suweren, bo my do was mówimy z pozycji władzy. W związku z tym chcę to krótkie moje wystąpienie, które było ad hoc. Pan profesor mówił, że się dowiedział, że będzie występował w tym, jadąc do Rzeszowa. Ja się dowiedziałem, że będę tu występował, kiedy wszedłem na tą salę. To pana profesora pobiłem. Otóż tak, my, naród, nakazujemy wam teraz wprowadzić całkowity zakaz GMO, czy go utrzymać. Nie interesują mnie kwestie formalne, bo to wasza sprawa. My, naród, nakazujemy wam spowodować powstanie całkowitego zakazu importu pasz GMO. Ja wiem, że to wymaga czasu. Ja wiem, że tego nie możemy zatrzymać z dnia na dzień. Ale pan, panie pośle, panie ministrze, panie profesorze, bo pan najpierw jest dla mnie posłem, kiedyś mówił, że Polska, i miał pan rację, że Polska jest w stanie wyżywić nasze zwierzęta. Więc po co nam importowanie pasz? Wywalić te pasze i to jest, mówię, to jest nakaz suwerena, nakaz narodu dla was posłów. Macie zatrzymać to. Ja wiem, że zajmuje czas. Dobrze, tym wszystkim przedsiębiorcom dajcie czas. To, co pan minister powiedział o oznakowaniu GMO, wiem, że ze względu na to, że wy, ktokolwiek, politycy, ja nie oddzielam, czy to ten rząd, czy tamten, ale to wy spowodowaliście CETę i w związku z tą CETą my mamy jedzenie genetycznie modyfikowane, wprowadzane do Polski, a za chwilę z Kanady będzie przychodził szajs jeszcze gorszy. Musicie wprowadzić to, co pan profesor powiedział. Jeżeli jest produkt już, bo tak żeśmy się wtopili w to wszystko, a właściwie wy żeście nas wtopili, to musi być wyraźnie napisane, że zawiera GMO. Jeżeli już jest, z paszami wyrzucać. Następna sprawa to jest straszne zagmatwanie odnośnie nasion. Jak to jest, żeby w Polsce były nasiona genetycznie modyfikowane w obrocie, w kraju, w którym jest zakaz GMO, upraw? Co wyście narobili za burdel, że tak powiem, z tym wszystkim? Musicie doprowadzić... Ja bardzo przepraszam pana przewodniczącego za użycie niecenzuralnego słowa, ale przychodzi moment, kiedy ja się też zdenerwuję. Czasami. Usunąć musicie nasiona GMO. One nie mają prawa być na terytorium naszego kraju. I to... To, co ja w tej chwili powiedziałem, bo już kończę, to, co ja w tej chwili powiedziałem... Bardzo proszę, pan proszę nie pokrzykiwać. Drodzy państwo, to jest koniec. Nie uważa. To jest koniec mojego... Szanowni państwo, za chwilę jeszcze skończymy komisję. Wysłuchajmy, bardzo proszę. To jest koniec już mojego wystąpienia, takiego ad hoc, bez może wielkiego przygotowania.
ale bardzo proszę, to będzie teraz zarejestrowane. Drodzy Państwo posłowie, macie robotę do wykonania, którą my, naród, wam zadaliście. Weźcie się do roboty i zameldujcie nam wykonanie zadania. I nie czekajcie na wybory. My chcemy to wykonanie zadania słyszeć dużo, dużo wcześniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I niepotrzebne oklaski są. Chciałem... W zasadzie tak myślałem, że po tym moglibyśmy wstać i iść do domu. Bo i tak za chwileczkę będzie. Dyskusja nie ma sensu. Bardzo, bardzo dziękuję. Chciałem pana w kilku rzeczach uspokoić, a że po pierwsze cieszę się, że pan to referendum podnosi w stylu szwajcarskim i mam nadzieję, że wszyscy przy następnych wyborach będą głosowali tylko na tych polityków, którzy będą chcieli zmienić konstytucję tak, aby referendum było obligatoryjne, ważne, tak to i tak jak jest to w Szwajcarii. Co do ustawy o obrocie nasion, to już parlament zmienił ustawę, minister może wydać zakaz obrotu nasionami. Minister rolnictwa może wydać taki zakaz, tylko czy wydał, napisałem interpelację. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa na ten temat, tej interpelacji. I tak będzie zrobione. Idziemy dalej i chciałem Państwu powiedzieć, że mamy niepowtarzalną, niezwykłą w tej chwili przyjemność gościć na sali przewodniczącego Izb Rolniczych. Nie jest to częste na tej komisji. Zwykle go tutaj nie ma. Pan Wiktor Szmulewicz, proszę. A i ograniczamy długość wystąpień do 2 minut. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, zawsze przedstawiciel Krajowej Rady jest. Ja może jestem rzadziej, ale przychodzę na ważne sprawy, a ta sprawa jest, uważam, ważna. Uważam, że sytuacja jest taka, już nie chcę powtarzać tych słów, które tutaj padły, bo padło już ich zbyt dużo. Tak jak pan przedmówca praktycznie skończył, powinno być amen i powinniśmy wyjść. Panie ministrze, wiemy dobrze, że projekt, który pan zaproponował, nie spełnia oczekiwań naszych. Ta sala wyraziła to dzisiaj. I musimy zrobić wszystko, to co przedmówca mój mówił, powtarzam, już żeby nie bić piany, bo szkoda czasu. Musimy zrobić nowy projekt, który będzie, że tak powiem, gwarantował nam, że w Polsce uprawiać GMO się nie będzie, bez względu na to, kto będzie właśnie rządził. I dzisiaj ważne jest, nie mówmy, że za jakiś czas może być minister nowy, czy nie inny, czy inny. Ministrem będzie ten, który spełni nasze oczekiwania. Jeżeli będzie to spełnione, to co chcą, ja mówię w imieniu jako rolnik, w imieniu producentów rolnych. My nie chcemy uprawiać GMO. I takie jest nasze, że tak powiem, może jakaś tam jednostkowe siły są, ale większość nie chce, a większość ma właśnie rację. I o paszach, nie chcę o tym mówić. Na dzisiaj trzeba przystosować przepisy tak, żebyśmy byli w stanie do tego dojść. Bo nie da się raptownie obciąć drobiarzy i innych bez dostępu. Bo to byłoby skrzywdą. I musimy być konkurencyjni. Szansą dla Polski ogromną jest produkcja żywności bez GMO. Tym się możemy wyróżnić w świecie i w Europie. I to, co zawsze zwalanie mnie dręczy i boli, że zwalamy to, że ktoś tam w Unii zakazał. My mamy 51 chyba bodajże europosłów. Mamy komisarzy. Mamy przedstawicieli. Więc zmieniajmy prawo unijne tak, które będzie również służyło nam. Jeżeli w Europie jest tendencja taka, że bez GMO, to zmieniajmy również też tam prawo. I stawiajmy to na forum unijnym również. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan minister chce się odnieść? Znaczy panu bardzo proszę. Nie używam, tak? Przepraszam bardzo, ale znowu będę musiał Państwa opuścić, bo się głosowania za chwileczkę zaczynają. Ja przedtem muszę
No, jest okres głosowań, to na głosowaniach musimy być. Szanowni Państwo, ja chciałbym, żebyśmy byli Szwajcarią, ale niestety nie jesteśmy Szwajcarią póki co, tylko jest, ale możemy być, ale jesteśmy, i to zależy naprawdę od narodu w razie czego, natomiast jesteśmy w Unii Europejskiej. Natomiast ja bym chciał serdecznie podziękować w gruncie za to spotkanie. Ono jest dla mnie niezwykle, niezwykle istotne, równocześnie i budujące, dlatego że widzę na tej sali autentycznych zwolenników tego, żeby GMO w Polsce nie było. Żeby nie było go i w paszach, i w produkcji zwierzęcej, i żeby nie było go w uprawach. Szanowni Państwo, no nic nie może bardziej być budującego, jak wsparcie sali w tym kierunku. A to, co tutaj się dowiedziałem, zresztą serdecznie zapraszam do Państwa, to jest nic innego jak propozycja, żeby zmienić to, ten zapis, który jest, na zapis, który jest bardziej twardy, pod jednym względem, że jest zdecydowanie bardziej twardy. Tu się z Panem całkowicie zgadzam, to jest perfidia. Na człowieku nie wolno badać, ale wolno go karmić. Ale nie wolno badać, prawda? Niech Pan zauważy, na zwierzętach można badać, a na człowieku nie wolno, ale wolno go karmić, bo jak się bada na nim, to jest niehumanitarne. No przepraszam bardzo, jest to troszeczkę przekłamanie tu. Szanowni Państwo, czyli umawiamy się. Robimy, przebudowujemy to. Ja myślę, że komisja, to zależy wszystko, ja jestem tylko ministrem, tu są posłowie, ja jestem lepszy niż posłem, ale nim no, rządzą. Oni robią, prawda? Jest, dalej pracują, są wprowadzane poprawki, które gwarantują nam jedną rzecz, że rzeczywiście ani ten minister, ani przyszły minister, ani żaden minister nie doprowadzi do wprowadzania GMO w Polsce, a wręcz odwrotnie doprowadzi do tego, a to już jest już inna ustawa, że również i pasze znikną jak najszybciej z tego terenu. I czy w ten sposób możemy się umówić, Szanowni Państwo? Likwidujemy strefy uprawy GMO w Polsce. Proszę Panią. I serdecznie, serdecznie zapraszam również na herbatę każdego i przy herbacie porozmawiamy sobie naprawdę dokładnie na te rzeczy. Czyli idziemy w tym kierunku, że robimy w ten sposób, żeby autentycznie nie było możliwości uprawy i Państwo zaostrzycie to, co ja tam pisałem, bo jest, co mówi również wyrok Europejskiego Trybunału. Czyli Państwo to zaostrzycie i równocześnie będzie i znakowanie, i równocześnie będzie kontrola. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o nieklaskanie. O zabranie głosu panią Jolantę Dahl, proszę. I czas 2 minuty. Jolanta Dahl, matka piątki dzieci, jestem radną drugiej kadencji. Mieszkańców naszej gminy jest 4913. Proszę sobie mój głos pomnożyć przez tą kwotę. Panie ministrze, nie mogłam się oprzeć, jak dzisiaj pana słuchałam, że jakbym słuchała swoje dzieci, które też tak się plączą, jak coś nabroją i nie mogą powiedzieć prawdy, tylko kłamią. Bardzo proszę. Chciałabym, oczekujemy i żądamy tego, aby to spotkanie dzisiejsze zakończyło się konstruktywnymi propozycjami. Nie chcemy GMO i tego żądamy, bez żadnych wyjątków. Żadnego wetowania. Teraz proszę, jeszcze wrócę do tego artykułu 49. Dla mnie projekt, który rząd daje obywatelom, to jest hańba dla rządu polskiego, żeby taki projekt obywatelom przedstawiać. Teraz proszę mnie posłuchać. Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO z wyłączeniem, prawda, ze wskazaniem strefy do upraw GMO na ten nagminie. Pytam się, panie ministrze, widział pan kiedyś kota zdechłego jednocześnie żywego? Bo ja nie. Czy państwo widzieliście? Albo jest kot żywy, albo zdechły. Albo jest Polska wolna od GMO, albo nie. Nie okłamujmy się. Dość już tego. Do tego artykułu. W uzasadnieniu tej ustawy piszecie państwo tak. Ministerstwo Środowiska jest wnioskodawcą projektu tej ustawy. Przepisy dotyczące ustanowienia stref wskazanych do upraw GMO, stanowiące odstępstwo od generalnego zakazu, muszą pozostać, aby krajowe regulacje prawne w dziedzinie GMO nie były niezgodne z regulacjami prawa Unii Europejskiej w tym zakresie. A ja pytam, a jeżeli ci mądrzy unijni parlamentarzyści ustanawiają regulacje, że na przykład trzeba jedno dziecko z rodziny przeznaczać na eksperymenty naukowe.
to co Rzeczpospolita zrobi? Co państwo jako rząd nam zaproponujecie w tym zapisie, że Polska jest przeciwna eksperymentom naukowym dokonywanym na ludziach, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się w Rzeczpospolitej Polskiej, aby jedno dziecko z rodziny było przeznaczone na te eksperymenty naukowe? Jaki jeszcze wam przykład dać? To, że my tutaj jesteśmy, że musieliśmy przybyć, to jest hańba dla rządu polskiego. I na koniec, już kończę, chociaż bardzo skróciłam to, co chciałam powiedzieć. Odniosę się do wystąpienia pani premier, która reprezentuje nasz polski rząd, do wystąpienia pani premier z 7 kwietnia 2017 roku o wotum nieufności. Pani premier powiedziała wtedy tak: Polska nie jest brzydką panną na wydaniu, tylko dumnym, suwerennym państwem. Tak, pani premier, nie jest Polska brzydką panną na wydaniu. Ale co z tej panny chcą zrobić nasi przedstawiciele władz, nasz polski rząd? Chcą ją rozebrać i mówić: bierzcie, kto chce, ile chce. Tak to wygląda. To nam proponujecie w tej ustawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, może się nazbierałoby więcej wypowiedzi, bo nie zdążą wszyscy się wypowiedzieć. Już. Szanowna pani, ja mówię, no przyjmuję te słowa od pani, no bo ja jestem posłem i ministrem. Państwo jeszcze na mnie głosowali. Natomiast chcę powiedzieć, że właśnie to, co pani powiedziała, to pokrętność, to niech pani zauważy, niech pani przeczyta te wszystkie dyrektywy unijne i zalecenia i wylecenia, jaka jest potworna pokrętność w tym całym układzie i jak się trzeba poruszać, żeby wyjść na swoje, czyli żeby rzeczywiście doprowadzić do tego, żeby był całkowity zakaz. Niech pani spróbuje poczytać to prawo, które jest wytyczne, rozporządzenia, ustawy. No przecież to jest coś potwornego, co tam się dzieje. Czy pani tego nie widzi? I tak rzeczywiście jest. To, co pani powiedziała, to jest prawda. To jest zapisane. Staramy się to zrobić, ale wspólnie z państwem. Autentycznie wspólnie z państwem, żebyśmy to zrobili rzeczywiście. I po to jest to spotkanie. Ja to na tym spotkaniu dostaję tutaj, no, nie najprzyjemniejsze słowa pod moim adresem, ale może jednak byśmy się spotkali, byśmy porozmawiali przy herbacie i pani pokazał, na czym polega i całe te wszystkie inne rzeczy. I zróbmy to razem rzeczywiście. Razem i w tym kierunku zadziałajmy, żeby rzeczywiście nie było GMO w Polsce. Na tym mi bardzo mocno zależy. To jest nasza wielka szansa dla społeczeństwa, dla narodu, dla przyszłości polskiej wsi również i polskiej przyrody. To jest najważniejsze chyba, co może być. Ale musimy się zrozumieć w tym zakresie. Zróbcie to, zauważcie, jaki jest paradoks. Jest ustawa, która mówi o nasiennictwie doprowadzać do obrotu. To jest pierwsza, do obrotu. A później w drugiej ustawie nowelizacji obrót nie jest uwalnianiem. Czy państwo nie widzicie tego? Przepraszam bardzo, dziękuję. Pan Antoni Przeszta. Szanowni państwo, panie przewodniczący, ja przepraszam bardzo. Chciałem powiedzieć, że jestem do państwa dyspozycji. Autentycznie do państwa dyspozycji. Do dyspozycji w tym, żebyśmy rzeczywiście zrobili w ten sposób, żeby nikt nie śmiał tutaj wprowadzić genetycznie modyfikowane organizmy w produkcji roślinnej i w uprawach szczególnie. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Bardzo dziękuję. Pan Antoni Przeszta. 2 minuty. Dziękuję. Jestem prezesem Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli i mam do czynienia z ludźmi, którzy ciężko chorują i chorują na choroby przewlekłe, głównie dlatego, ze względu na zły styl życia, złe jedzenie, ze względu na to, że poddali się szkodliwym terapiom, takim jak chemia czy szczepionki. I to, czego my, panie ministrze, tutaj potrzebujemy, to nie jest stref buforowych, 3 czy 4 kilometry, jak pan teraz już daje, 10 kilometrów, kto da więcej. My potrzebujemy żywności zdrowej, my potrzebujemy środowiska, w której taka żywność ekologiczna może rosnąć, bo my obserwujemy, że zdrowa żywność gdzieś blisko puszczy, jest taki wielki sadownik, produkuje jabłka, z których produkuje się preparaty, z których leczy się ludzi z raka. My nam potrzeba właśnie iść w tym kierunku i potrzeba tutaj kooperacji Ministerstwa Środowiska, tak samo rolnictwa i ministra zdrowia, żeby nie zmuszać nas do szczepienia się tak samo eksperymentalnymi szczepionkami z innych krajów, do leczenia się chemią, po której przeżywa 3% ludzi, a 6 miliardów za to płacimy i 100 tysięcy ludzi rocznie umiera. My potrzebujemy zdrowej, ekologicznej żywności, potrzebujemy
dajemy ułatwień dla ludzi, którzy taką żywność chcą produkować, tak też, żeby ta żywność była w takiej cenie, w której ludzie mogliby ją kupić. U nas żywność ekologiczna kosztuje 2,5 raza drożej niż w Anglii. W Anglii kosztuje tylko 20% więcej od zwykłej żywności. Więc jeżeli chcemy oszczędzać i na medycynie, i żeby ludzie pracowali, płacili podatki, a nie umierali po 100 tysięcy rocznie, to potrzebujemy zdrowej żywności, przede wszystkim zdrowego środowiska. A jeżeli chodzi o prawo, no to 20 kwietnia Międzynarodowy Trybunał w Hadze uznał, że wprowadzenie żywności GMO jest przeciwko prawu człowieka do zdrowego stylu życia, więc tutaj można też powołać się na ten Międzynarodowy Trybunał. Dlatego też apeluję, stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli jest takie, żeby w ogóle w Polsce nie było żywności ekologicznej. Żeby powstała komisja, która by kontrolowała, czy przypadkiem gdzieś jest taka żywność, czy nasiona GMO w Polsce, i żeby były jakieś obwarowania karne dla osób, które taką żywność albo produkują, albo takie nasiona rozprowadzają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Jadwiga Łopata. Dwie minuty. Jadwiga Łopata, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi. To my zaczęliśmy batalię dla Polski wolnej od GMO w 2004 roku. I naprawdę nie mówmy tutaj, że państwo nie jesteście świadomi. Tutaj na sali widzę bardzo dużo posłów, z którymi współpracowaliśmy. Cały czas edukowaliśmy ich i jesteśmy wszyscy świadomi. Nie trzeba powtarzać, jakie są zagrożenia. Wszyscy o tym wiemy. Są bardzo duże zagrożenia i naprawdę nadszedł czas, żeby po tylu latach zmagań, o próśb, walki różnych form o Polskę wolną od GMO, zakończyć ten chocholi taniec i wprowadzić konkretny ustawowy zakaz. Ogromna większość Polaków, 70-80% jest przeciwko GMO. Wszystkie sejmiki wojewódzkie już w latach 2004-2006 wyraziły swoje wolę w oficjalnych ustawach, aktach, że chcą być strefami wolnymi od GMO i nikt tych zapisów nie zmienił. Wszyscy chcemy być wolni od GMO. Także przypominam te fakty panom posłom. Przypominam również, że wszyscy posłowie, senatorowie, wszyscy urzędnicy, ministrowie dostali płytkę od Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z pełną dokumentacją o zagrożeniach GMO, więc nie czarujmy się, że nie wiemy, co to jest. Dosyć tej obłudy. I na koniec jeszcze pozwolę sobie przeczytać. W słowach polityków słyszę nierzadko, że są przeciw GMO. Niestety w czynach niebezpiecznie otwierają Polskę na to zagrożenie. Jest to postawa pełna politycznej hipokryzji, wskazująca, że obecny rząd bardziej dba o interesy wielkich koncernów niż o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I kto to mógł powiedzieć? Proszę państwa, jeszcze tej osoby tutaj nie przywoływaliśmy. Pan poseł Kaczyński Jarosław, prezes PiS. Jednocześnie składam publiczne przyrzeczenie i zobowiązanie, że jeśli... Mimo wszystko przepraszam, bo mamy bardzo dużo osób, które chcą się wypowiedzieć, a za chwilę będą głosowania. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra najbliższe wybory i stworzy większość parlamentarną, całkowity zakaz upraw roślin GMO wprowadzimy niezwłocznie. Wprowadzimy taki zakaz, bo bezpieczeństwo Polski i Polaków, bezpieczeństwo przyszłych pokoleń jest dla nas najważniejsze. Poseł Kaczyński Jarosław. Bardzo dziękuję. Szkoda, że pani pan minister Anna, nie słucha. A pani znowu wypowiada. Pani Anna Szmelcer. I tak samo niecałe dwie minuty. Słuchać? Anna Szmelcer, przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. Z wykształcenia biolog, specjalizacja z mikrobiologii.
Materiały o szkodliwości nie będę powtarzała, natomiast chciałabym poruszyć aspekt gospodarczy, polityczny tego zagadnienia. Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zgodziła się na wykoszenie miliona rodzin rolniczych. Parę lat temu brałam udział w kongresie gospodarczym w Katowicach i w panelu rolniczym siedział minister i przedstawiciel jakiejś finansjery. Ten człowiek był zawiedziony, że polska ziemia jeszcze jest w dyspozycji rolników, ponieważ według ich obliczeń, według ich strategii polskich rolników nie powinno już być. Polska ziemia powinna była być do dyspozycji banków, funduszy i w ten sposób to miało się odbywać. Rośliny transgeniczne, nasiona w pierwszych latach są tanie, ale w momencie, kiedy korporacje zorientują się, że rolnik już nie ma swojego materiału siewnego, że resztka stacji nasiennych, centrali nasiennych padła, to wtedy te ceny rosną gwałtownie i niech na każdego rolnika bardzo dziękuję. Może stać. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Autyzm poznaj, zanim ocenisz. To dzięki posłom co jedno dziecko na 100 ma autyzm w Polsce. PiS i Platforma dowalili jeszcze, ja mogę krzyczeć, następne szczepionki. To tak przepraszam, wiem, o, to... i szczepionki to ludobójstwo. Dziękuję bardzo. Pan Bogumił Wojnowski. I tak samo dwie minuty, a właściwie nawet nie całe, bo jeszcze mamy jeden głos. Doktor weterynarii Bogumił Wojnowski. Od 15 lat oprócz weterynarii zajmuję się też paramedycyną. Mógłbym też tak mówić długo jak pan Jerzy, ale bo on potrafi 12 godzin. Proszę państwa, jest znacznie gorzej niż państwo myślą. Ja w swoich badaniach ja nie podlegam ministrowi Radziwiłłowi, który jest wrogiem zielarstwa i homeopatii, ani innym ministrom i robię badania na ludziach, ale w taki sposób, który im nie szkodzi. I wiecie państwo, że medycyna mogłaby to samo robić, tylko nie chce. Stada profesorów skorumpowanych mówią, że witamina C nie działa, ale nie zrobili w życiu żadnego zastrzyku. I taki profesor jest rzeczoznawcą krajowym. Są systemy radioniczne znane od 50 lat, które potrafią ocenić nawet genom człowieka. Ja spotykam bakterię BHT, która zmienia właśnie genom i ona jest użyta do GMO. Ja spotykam u moich klientów. Także proszę państwa, sytuacja jest bardzo niedobra. Badam ja przepraszam, indyki. Proszę kończyć. Już dwie minuty? Tak, czas leci. No trudno. Także zachęcam państwa do kontaktu ze mną. Dziękuję bardzo. Po tej autoreklamie pani Ewa Sufin, ostatni głos. Dostałam minutę i bardzo dziękuję, bo chciałam zgłosić, nie powiem wszystkiego, co chciałam powiedzieć, tylko chciałam zgłosić bardzo konkretną propozycję, żeby odpowiedzieć panu ministrowi na to, że muszą być uprawy, żeby był rejestr. Proponuję, żeby, ponieważ będziemy robić kontrole, te kontrole są konieczne, te 8 milionów na kontrole to jest rzeczywiście coś, co warto, żeby Polska przeznaczyła. Proponuję, żeby rejestry służyły wynikom kontroli. Jeżeli kontrola znajdzie gdzieś nielegalną uprawę, to żeby ta uprawa była wpisywana do rejestru łącznie i żeby tam były dane dotyczące wyroku sądu, jaka była kara i jaka jest data zniszczenia uprawy. W ten sposób mamy rejestr i jego użyteczność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący. Panie przewodniczący, wysokie komisje, zgłaszam wniosek o powołanie podkomisji. Bardzo dziękuję. Czy jest ktoś z posłów przeciw?
Nie widzę. Do podkomisji zgłosiły się następujące osoby. Pan Leszek Ruszczyk, Dorota Niedziela, Jarosław Sachajko, Mirosław Maliszewski, Ewa Lider, Paluch Anna, Jan Duda, Gosiewski Jerzy, Golińska Małgorzata, Polak Piotr, Dolata Zbigniew. Czy posłowie wyrażają zgodę? Nie widzę sprzeciwu. Proszę posłów o podejście do sali, do stołu prezydialnego po zakończeniu posiedzenia w celu ukonstytuowania się. Informuję, że na tym porządek dzienny został wyczerpany. Protokół dzisiejszego posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w sekretariatach komisji w Kancelarii Sejmu. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo. Dobrze, dobrze. Zapraszam posłów do, tutaj do stołu. Dziękuję bardzo.